Słuchaniu w Senacie Stanów Zjednoczonych, tak, zza katedry. Witam Państwa na posiedzeniu Komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku Rady Miasta Lublin, połączone z Komisją Budżetową. Zaraz przekażę głos koledze przewodniczącemu Bartoszowi Markulowi, żeby powitał członków Komisji Budżetowej. Witam Państwa dyrektorów, witam pracowników, witam Panie i Panów radnych. Dziękuję za przybycie. Dla osób, które miały okazję zwiedzić obiekt, chciałbym podziękować na ręce Pana Prezesa, że zostaliśmy dopuszczeni w miejsca, gdzie zwykli śmiertelnicy nie są na co dzień wpuszczani. Dało nam to też obraz tego obiektu z zupełnie innej perspektywy. Czy zwracam się do członków Komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku. Otrzymaliście Państwo porządek obrad. Czy do proponowanego porządku obrad by były wnioski, uwagi? Nie widzę. Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad w zaproponowanym kształcie? Komisja Sportu na razie, bo mamy połączone komisje. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że komisja przyjęła porządek obrad. I chciałam jeszcze, przepraszam za nieuwagę, powitać pana prezesa Jacka Czareckiego, gospodarza tego obiektu. Także witam serdecznie wraz ze współpracownikami. Przekazuję głos koledze przewodniczącemu Bartoszowi Naglowi. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Ekonomicznej. Dziś wspólnie z Komisją Sportu. Mieliście Państwo ten prosty porządek, który składa się tak naprawdę z trzech punktów. Mieliście Państwo w fakturce dostarczone. Czy macie Państwo jakieś, czy ktoś ma jakieś uwagi do porządku? Nie widzę. W związku z tym przegłosujmy. Kto z członków Komisji Budżetowo-Ekonomicznej jest za porządkiem przedstawionym? Ja podwójną dietę później dostanę kartę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednomyślnie komisja przyjęła porządek obrad. W związku z tym, że pierwszy punkt bardziej chyba naszej Komisji Budżetowo-Ekonomicznej dotyczy, a drugi bardziej Komisji Sportu, to więc pozwolę sobie rozpocząć to wspólne procedowanie od zapoznania się z bieżącą działalnością oraz planami rozwoju spółki MOSiR Wyższyca, w szczególności sytuacją finansową, źródłami finansowania oraz planem inwestycyjnym. I tutaj przekażemy głos prezesowi Czareckiemu. Jeśli mogę, jeszcze dwa zdania, bo zauważyłem, witam pana redaktora, który zawsze zaszczyca obecnością Komisji Sportu. Witam bardzo serdecznie, panie redaktorze, i jeśli państwo pozwolicie, dwa słowa o ideę tego spotkania, bo dzisiaj się spotykamy na arenie Lublin, którą zarządza MOSiR Bystrzyca. Jest to spółka szczególna, stąd ta idea połączenia Komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku z Komisją Budżetową, bo spółka realizuje istotne zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym w zastępstwie miasta Lublin. I z dziedziny sportu i turystyki, znaczy bardziej z dziedziny sportu i wypoczynku. Tym samym te obowiązki i ta odpowiedzialność spółki w stosunku do władz samorządowych, ale przede wszystkim do miasta, jest do mieszkańców naszego miasta i okolic, jest bardzo istotna. A mam wrażenie, że na pewno nie możemy się spodziewać po spółce jednej rzeczy, czyli dywidendy.
Stąd Komisja Budżetowa i Służby Finansowe Miasta, bo działalność spółki jest ściśle związana z realizacją czy obsługą dużych obiektów sportowych, a tym samym niestety w konsekwencji sytuacją deficytową. Więc w tym kontekście chcieliśmy się tutaj spotkać, żeby porozmawiać już nawet na przyszły rok o kwestiach związanych z sytuacją finansową, planami inwestycyjnymi spółki, potrzebami finansowymi, tak żebyśmy mieli większą, jakby pogłębioną analizę tej sytuacji. Już nie przedłużam, przekazuję głos panu prezesowi. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Jeżeli państwo pozwolicie, to na wstępie przedstawię się, Jacek Czarecki, bo część z państwa jest już kolejną kadencję radnymi, część z państwa rozpoczyna teraz, stąd też taki pomysł tutaj panów przewodniczących i nasz Mosiru na to, żebyśmy zrobili takie spotkanie, żeby troszeczkę wprowadzić państwa w arkana tej spółki, tak jak słusznie tutaj kolega Darek wskazał, że jesteśmy troszeczkę inną spółką w przeciwieństwie do MPK, która dostarcza usług komunikacyjnych, do MPWiK-u czy do LPC-u, ponieważ nasz zasięg działania i rodzaj działania jest zdecydowanie inny. Na wstępie, jeżeli państwo pozwolicie, to chciałem jeszcze przedstawić pana Mirka Kasprzaka, wiceprezesa zarządu. Kolega Mirek jest w zarządzie od lipca ubiegłego roku i powinien być z nami, ale nie widzę. Jeszcze Krzysiek Komorski. Sprawiedliwa, że pan prezes Komorski, że... Rozumiem, bo jest jeszcze w zarządzie, członkiem zarządu jest jeszcze kolega Krzysiek Komorski od listopada. Jeżeli Wojtek, to się siądź tutaj. W takim składzie, proszę państwa, funkcjonujemy. No i jeżeli państwo pozwolicie, to ja postaram się pokrótce opowiedzieć o tym, co robimy i jak robimy, bo tak jak tutaj zostaliśmy nieco wywołani do tablicy przez pana przewodniczącego, rzeczywiście my poza tym, że zarządzamy infrastrukturą sportową, poza tym, że mamy około miliarda złotych majątku, którym zarządzamy, to tak naprawdę nie tylko jesteśmy zwykłym administratorem, ale jesteśmy również najemcą, bo mamy kilkuset najemców, którym wynajmujemy najróżniejszego rodzaju lokale. Jesteśmy, proszę państwa, agencją marketingową, bo organizujemy koncerty, wydarzenia i inne rzeczy kulturalno-sportowe w naszych obiektach, więc ten zasięg działania jest bardzo duży. Proszę państwa, ten kolorowy slajd pokazuje tak naprawdę na to, co się dzieje na obiektach Mosir Lublin. Ja nie mam jeszcze danych za rok 2018, ale mogę państwu powiedzieć, że za lata 2016-2017, jeżeli chodzi o stadiony klubów, które grały w Ekstraklasie w pierwszej lidze, to Arena Lublin była najbardziej przez dwa lata obciążonym, jeżeli chodzi o widowiska, miejsc stadionem w Polsce. I tutaj taka pigułeczka, co robiliśmy. Proszę państwa, Arena Lublin, od tego zacznijmy. Wydarzeń różnych pozasportowymi, które robiliśmy, to proszę państwa, chociażby takie wydarzenia jak mecz charytatywny Polska-Rosja, reprezentacja artystów, który przyciągnął ponad 5000 osób na stadion, a więc dużo więcej niż wynosi frekwencja na meczach Motoru Lublin. Robiliśmy mecze reprezentacji Polski do lat 21 z Włochami, z Węgrami. Robiliśmy mecz kobiecych reprezentacji po raz pierwszy w Lublinie Polska-Włochy, na którym było, proszę państwa, ponad 7,5 tysiąca osób. To był absolutny rekord frekwencji na meczach kobiecej piłki nożnej. Jesteśmy po rozmowach z PZPN, jesteśmy po rozmowach z trenerem kadry piłkarek ręcznych. Jest wielkie prawdopodobieństwo, że Arena Lublin zostanie takim domowym stadionem dla kobiecej reprezentacji. Proszę państwa, ta kobieca piłka nożna przez wiele osób lekko podśmiewana, niesamowicie się rozwija w Europie. Jeżeli powiem państwu, że najlepsze piłkarki grające w ligach francuskich, francuskiej i niemieckiej zarabiają po 400 tysięcy euro rocznie, no netto, no to robi wrażenie, jaka skala środków pieniężnych w tej chwili już na piłkę kobiecą idzie.
organizujemy, proszę Państwa, takie wydarzenia jak Bioactive Tour i wiele innych. 2017 rok, mistrzostwa do lat 21. Na dwóch meczach pełen komplet widzów, na meczu Szwecja-Słowacja troszeczkę mniej, ale również kilkanaście tysięcy osób. No i oczywiście, proszę Państwa, to co z naszą klubą tutaj na arenie, to są proszę Państwa, koncerty, które co roku przyciągają kilkanaście tysięcy osób, koncerty, które pozwalają spółce generować dodatkowy dochód. Do tej pory Katie Melua, tak staramy się ciągle tą poprzeczkę podnosić, Katie Melua, The Cranberries, koncert włoski, Albano, Romina Power, Sabrina, Drupi, Alphaville, Alvaro Soler i w tym roku największe gwiazdy lat 80. Sandra, Fancy, Joy, Savage, Modern Talking czy Sissy Catch. Aqua Lublin, proszę Państwa, Aqua Lublin wyjątkowy obiekt, jeżeli chodzi o skalę kraju, z dwóch powodów. Otóż, proszę Państwa, na Aqua Lublin, poza samym basenem olimpijskim, którym się chwalimy, 50-metrowym, basen, który, proszę Państwa, na którym zostało pobitych najwięcej rekordów Polski w pływaniu. To jest najszybszy basen w Polsce. I proszę Państwa, poza tym, że społeczeństwo, że zawodnicy korzystają z tego basenu, to czym się chwalimy, to fakt, iż bardzo wiele reprezentacji narodowych, reprezentacja Polski, Anglii, bodajże Włoch, ich drużyny klubowe przypływają, przyjeżdżają na zgrupowania, korzystają z Aqua, zostawiają u nas pieniądze, zostawiają pieniądze również w hotelach. Te zgrupowania liczą po kilkadziesiąt osób, proszę Państwa, trwają kilkanaście dni. Więc nie tylko sam akwapark, nie tylko basen olimpijski, ale również rzecz bardzo ciekawa, że Państwo mamy tam saunarium i na tym saunarium dzieją się dwie bardzo fajne rzeczy, mianowicie w skali świata unikatowe, bo sama Coca-Cola przyznała, że nigdzie w Europie tego się więcej nie robi, mamy seanse, które robimy z esencją Coca-Coli, wspólnie z Coca-Colą i podobnie mamy seanse perłowe z naszym również partnerem Perłą. To są unikatowe rzeczy w skali Europy. I proszę Państwa, to, że Coca-Cola jest naszym partnerem, że udało się w roku 2016 podpisać umowę z Coca-Colą. Coca-Cola u nas się reklamuje, w zamian za to płaci kilkadziesiąt tysięcy rocznie naszej spółce. To również, proszę Państwa, spowodowało to, że miesiąc temu gościliśmy na arenie zarząd cały Coca-Coli Europe wraz z wiceprezydentem Coca-Cola Global. I wyrazili dalszą chęć troszeczkę szerszej współpracy, nawet już nie tylko z samym Mosierem, ale również z miastem. I takie rozmowy zaczynają się, proszę Państwa, dziać. Otylia Jędrzejczak, Konrad Czerniak, także dość dużo się dzieje. Tak, żebyście Państwo obrazowo mieli w głowie, około 500 000 osób odwiedza rocznie Aqua. To jest naprawdę bardzo dobry wynik. Obiekt, który jest przez wiele osób niedoceniany, a obiekt, który ma, proszę Państwa, wielkie możliwości strategiczne i o tym chcielibyśmy porozmawiać z Państwem później, to jest Globus. Proszę Państwa, mało kto sobie jest w stanie wyobrazić, że na Globusie mamy kilkadziesiąt różnego rodzaju imprez rocznie. Globus jest tak, proszę Państwa, obłożonym obiektem, że jak się zaczynają o 7 rano treningi, kończą się o 22. 7 drużyn ligowych gra na Globusie. Wydarzenia najróżniejsze, począwszy od ostatniego wydarzenia wielkiego, pierwszej gali KSW, przez galę TFL, przez koncert Garou, przez koncert Bonejem i innych zespołów, Cugowski, Dirty Dancing, Bethlehem, 3 edycje muzyki filmowej, edycje kabaretonu. Na Globusie w europejskich pucharach grała już dwukrotnie, rok po roku, Azoty Puławy, MKS Perła Lublin, finał Challenge Cup w piłce ręcznej kobiet odbył się na Globusie. Jest to, proszę Państwa, obiekt, który jest jedyny na wschód od Wisły. Obiekt z wielkim potencjałem i staramy się ten obiekt wykorzystywać w maksymalny sposób. To, co nam się udało zrobić w 2018 roku, i z czego jesteśmy dumni, to proszę Państwa to, że udało nam się zaktywizować stadion lekkoatletyczny. Nowo oddany stadion lekkoatletyczny. Uruchomiliśmy nowy cykl biegów, biegnie Lublin. Odbyło się, proszę Państwa, 8 imprez na tym stadionie. Naszą taką kluczową imprezą była Mila na start. Cykl biegów, który przyciągnął bardzo dużą rzeszę lublinian, którzy poznali ten stadion, którzy startowali. Udało nam się do tego cyklu biegów namówić wielu również sponsorów, między innymi Bank PKO BP, Coca-Colę, Jome, Medisport, Kije. Zadowoleni bardzo byli uczestnicy, bardzo chwalili nasz obiekt. Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce, które się odbyły, akademickie mistrzostwa Polski, które się odbyły, które zostały przez MOSIR na stadionie lekkoatletycznym obsłużone i z tego, co tutaj wiem, akurat
pana dyrektora w tej chwili nie ma, ale w przyszłym tygodniu będą toczyły się rozmowy, przyjeżdża z Związku Federacji Lekkiej Atletyki, przyjeżdża delegacja i będziemy rozmawiali na temat przyszłorocznego meetingu międzynarodowego na stadionie lekkoatletycznym. Dobrze, proszę Państwa, to wszystko w pigułce, co się dzieje, co robimy. Natomiast teraz to, co będzie Państwa, szczególnie z Komisji Ekonomicznej, interesowało, to są wyniki. Jak słusznie wskazał Pan Przewodniczący Sadowski na początku, jesteśmy tego typu przedsiębiorstwem, które ma pewien ograniczony wpływ na generowanie przychodów, ale w dużej części jesteśmy utrzymywani przez miasto. Proszę Państwa, i teraz cała idea tego polega na tym, że chcielibyśmy przekazać, w jaki sposób, proszę Państwa, w ogóle funkcjonuje MOSiR. Otóż, proszę Państwa, mamy dwie grupy tak jakby przychodów. Pierwszą grupą przychodów to są przychody, które generujemy komercyjnie, czyli sprzedaż biletów, wynajem, partnerzy techniczni, sponsorzy nasi, klienci, którzy pojawiają się w naszych obiektach. A druga grupa to są usługi, które kupuje od nas miasto. I to miasto kupuje usługi, które później są wykorzystywane między innymi przez kluby sportowe, przez związki sportowe, przez szkoły. Czyli na przykład lekcje pływania, basen na Łabędziej, na Akle, H2O dla szkół, Gramotoru Lublin na arenie, Mistrzostwa Polski w pływaniu na Akle, czy turnieje hokeja na lodzie na Ice Money. To wszystko wykupuje po cenach niższych niż komercyjne miasto i dzięki temu kluby mogą funkcjonować na naszych obiektach. Tak to działa, proszę Państwa, w Polsce. Są dwie podstawowe metody, które miasta generują. Albo dają pieniądze bezpośrednio klubom i kluby płacą za korzystanie z obiektów, albo taka forma, jak jest przyjęta w Lublinie, czyli miasto bezpośrednio nam płaci za kluby, które biorą, wykupują godziny na naszych poszczególnych obiektach. Generalnie, proszę Państwa, jak w Polsce rozmawiamy z innymi MOSiR-ami, tak przy okazji chciałem powiedzieć, że MOSiR Bystrzyca jest największym MOSiR-em w Polsce, jeśli chodzi o wartość zrzędzonego majątku. Oczywiście są duże MOSiR-y w Gdańsku, w Warszawie, ale one mają część, jak na przykład w Gdańsku, wyłączonych obiektów typu stadiony z oddzielną spółką. Więc w związku z czym MOSiR jest tak naprawdę największym podmiotem. Jakbyście Państwo byli uprzejmi popatrzeć, pokazujemy trzy ostatnie lata pełne, te, które mamy zakończone. I proszę Państwa, działalność komercyjna, czyli to wszystko, co robimy sami, to generuje nam, proszę Państwa, od około 46 do po 50% przychodów całej spółki. To jest, jeśli chodzi o skalę kraju, bardzo dobry wynik. Natomiast co na to się składa? Przede wszystkim to są bilety wstępu, to są szkolenia, wypożyczenia. Jak Państwo widzicie, z roku na rok staramy się, żeby te przychody komercyjne nam rosły. Jeśli chodzi o bilety wstępu, wynajem i dzierżawa, tutaj mamy duży skok pomiędzy rokiem 16 a 17, w roku 18 spadek ponownie. Zostało to podyktowane, proszę Państwa, tym, że w 2017 roku mieliśmy mistrzostwa U21 i z tego tytułu spółka, wynajmując obiekt UEFA, otrzymała konkretne środki pieniężne i to spowodowało ten troszeczkę skok, to nie jest aż skok o 1 000 000 zł, natomiast jak Państwo sobie porównacie rok 2017 do 2018, widać, że jest spadek, ale mimo wszystko jest wzrost. No nie mogę niestety powiedzieć, jaka to była wartość, którą zapłaciła UEFA, bo taka jest klauzula. Natomiast no nie była to kwota powalająca, ale na tyle duża, że ta różnica w przychodach jest. Reklama, i tutaj jak Państwo widzicie, nam ta reklama ładnie rośnie. Pozostałe przychody, one się zmniejszają, ale tak naprawdę tu jesteśmy bardzo na plus, ponieważ jest to między innymi gastronomia. Prowadziliśmy na Słonecznym w Lotkowie sami gastronomię. Ta gastronomia najlepiej nie wychodziła, stąd też została w roku 2017 na początku, wtedy jeszcze jednoosobowo, podjęta decyzja o tym, że gastronomię naszą kończymy, wynajmujemy. No i od tamtej pory ta zmiana spowodowała, że jesteśmy plus 200 tysięcy na około plus 200 tysięcy na gastronomii, ale to przychodowo nam spadło. I teraz, proszę Państwa, druga część tej najważniejszej tabelki to są usługi, które są kupowane u nas przez miasto. Mamy, proszę Państwa, trzy umowy. Umowa, która jest nazywana umową dużą, jak Państwo zwrócicie uwagę, to jest kwota 5 555 tysięcy brutto. I to jest umowa, która, proszę Państwa, obejmuje między innymi stadion żużlowy. To jest umowa, proszę Państwa, która obejmuje H2O, to jest umowa, która obejmuje Globus, tereny przy Globusie, tereny przy Zalewie. Proszę Państwa, od 6 lat ta umowa nie została w jakikolwiek sposób waloryzowana, natomiast musimy sobie uzmysłowić, że od 3 lat płaca minimalna co roku rośnie zdecydowanie.
Zdecydowanie wzrosły nam koszty energii, co zresztą uderzymy w następnym slajdzie. W związku z tym, że te przychody z tej umowy są cały czas stałe i nie możemy ich waloryzować, no to niestety ta strata MSIR-u zaczęła rosnąć. Drugą umową, proszę Państwa, jest umowa na Aqua Lublin i ona również jest stała o stałej wartości 9,5 miliona złotych. Też, jak Państwo widzicie, ona jest w żaden sposób nie waloryzowana. Ona jest przez kilka ostatnich lat stała. I trzecia, najnowsza umowa to jest umowa, która obejmuje Arenę Lublin, na której jesteśmy łabędzią i stadion lekkoatletyczny. I tutaj też, proszę Państwa, można powiedzieć w sposób taki. No dlaczego z 4600 został spadek na 3400 i później wzrost? Otóż ta sytuacja miała miejsce między innymi przez to, że odbyły się w 2017 mistrzostwa i w momencie, w którym arena została wyłączona pod UEFA, no to w tym czasie nie mogły się odbywać żadne wydarzenia na arenie. W związku z tym przychody z wykupu od miasta nam spadły. I jednocześnie, proszę Państwa, był taki rok, o którym zresztą Państwo dość mocno dyskutujecie bardzo często, i co można przeczytać w gazetach, co nie do końca jest prawdą, że motor musi płacić z własnych pieniędzy za występy na arenie Lublin. Bo tak naprawdę to motor Lublin w 2017 roku otrzymał pieniądze od państwa na grę na arenie Lublin. Tylko nie poprzez jednostki, tylko poprzez bezpośrednią umowę. Stąd, proszę Państwa, właśnie w 2017 roku w wynajmniej dzierżawie mamy 4900 aż, a zmniejszyła się wartość do 3400 z wykupu usług. Reasumując, proszę Państwa, przekaz generalnie, który chcieliśmy Państwu pokazać, jest taki, że naprawdę na działalności komercyjnej wszystko, co możemy, to robimy, czyli wszystkie wolne jednostki, czyli Globus na przykład, wszystkie wolne terminy sprzedajemy jako imprezy komercyjne, na wszelkiego rodzaju wydarzenia, gale, koncerty. Zarabiamy na każdej takiej imprezie kilkadziesiąt tysięcy złotych, ale koszty, proszę Państwa, funkcjonowania tego obiektu, głównie chodzi o to, że jest to obiekt stary i wymagają gigantycznych nakładów remontowych, powoduje, że tak naprawdę jesteśmy na tych obiektach stratni. My wykorzystujemy wszystkie możliwości, na Akle również. Z roku na rok mamy tak naprawdę coraz większe przychody na Akle, ale też jesteśmy ograniczeni w jakiś sposób poprzez wykorzystanie przez szkoły, przez kluby wszystkich innych obiektów. Więc te możliwości komercyjne, proszę Państwa, się nam gdzieś tam powoli kończą. Czyli działalność komercyjna jest w naszym odczuciu dość pozytywnie funkcjonująca, natomiast no, chcieliśmy zwrócić uwagę na to, że jeśli chodzi o te dwie umowy z miastem, one od kilku lat są niewaloryzowane. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę, co się dzieje, jeżeli chodzi o pozycje kosztowe. Usługi obce, czyli głównie wszelkiego rodzaju remonty. Proszę Państwa, MSIR Lublin poza bardzo nowoczesną areną, Aqua Lublin, stadionem lekkoatletycznym, większość obiektów ma po prostu, niestety, ale starych. H2O, sala na Zygmuntowskich, tor żużlowy, Globus. To są, proszę Państwa, obiekty, które wymagają cały czas nakładów remontowych. No i niestety, zgodnie z rachunkowością i z krajowymi standardami rachunkowości jest tak, że jeżeli przeprowadzamy inwestycję, możemy ją rozliczyć w czasie za pomocą amortyzacji. Jeżeli natomiast robimy remont, on w całości idzie w koszty. To jest koszt bieżącego okresu. Stąd, proszę Państwa, wszystkie remonty, które robią MSIR, uderzają nas tak naprawdę nie przepływowo, czyli nie pieniądzem, który jest w MSIR-ze, tylko wynikowo, bo generuje nam stratę. Chciałem Państwu zwrócić uwagę na pozycję wynagrodzenia, bo ta pozycja, jakbyście Państwo sobie porównali rok 2016 do 2018, wzrosła dokładnie o 6%. Co roku tylko o 3% następuje wzrost wynagrodzeń w MSIR-ze pracowników. Staramy się to robić w ten sposób, że ci najmniej zarabiający pracownicy dostają podwyżki. Jesteśmy spółką, w której wynagrodzenia, średnie wynagrodzenie ze wszystkich spółek miejskich jest najniższe. Pracownicy mają naprawdę kawał ciężkiej roboty, a mimo wszystko 3 bodajże 600 jest chyba średnia. Brutto. Została niedawno zrobiona analiza z tego, co się orientuje i wynika z niej, że w innych spółkach jest dużo wyższe, ale nie będę tutaj dyskutował z tym. Brutto, oczywiście brutto. To chciałem tylko Państwu pokazać, bo te wynagrodzenia u nas specjalnie mocno nie rosną, natomiast głównie zdecydowanie, proszę Państwa, to są usługi obce i zużycie materiałów. W zużyciu materiałów jest nie tylko wzrost gazu, prądu, ale również, proszę Państwa, a może przede wszystkim są to materiały, które kupujemy, bo wiele remontów wykonywujemy sami. Wiele rzeczy nasi pracownicy są w stanie zrobić. Nabywamy produkty, sami dokonujemy remontów, żeby te koszty obniżać. No ale Państwo widzicie, koszty rodzajowe rok do roku wzrosły nam o 3 miliony 200 aż.
I tak naprawdę, jakbyście Państwo tą tabelkę, Państwo oczywiście udostępnimy, jakbyście Państwo sobie tą tabelkę prześledzili, to zobaczycie, że tam nie ma żadnych nieuzasadnionych wzrostów kosztów w żadnej pozycji, tak naprawdę, zależnie od spółki, poza nakładami remontowymi i poza tak naprawdę tym, co robimy, żeby te obiekty funkcjonowały. Proszę Państwa, wynik na obiektach, który jest, proszę Państwa, wygenerowany, bo tutaj była taka prośba Pana Przewodniczącego Bartka, żeby to pokazać, jak to wszystko wygląda. Nie jest to, proszę Państwa, jakąś wielką tajemnicą. Jest to, proszę Państwa, wynik tylko i wyłącznie na danym obiekcie i tak to wygląda w poszczególnych latach. Są oczywiście obiekty, które są dla nas rentowne, które bardzo fajnie funkcjonują. Natomiast no, w większości przypadków niestety są to obiekty, które generują stratę. Proszę Państwa, teraz jakbyście Państwo pozwolili, chcieliśmy pokazać tutaj zestawienie poszczególnych przychodów powiązanych z daną umową, którą mamy z miastem. Duża umowa, czyli ta najstarsza umowa, którą mamy z miastem, czyli między innymi mówimy tutaj właśnie o Globusie, o Stadionie Żużlowym. Proszę Państwa, zwróćcie Państwo uwagę, że sytuacja jest taka, przychody na poziomie 7800, 7900, 8, 8400, 8500, one rosną. Rosną też między innymi dlatego, że rośnie działalność komercyjna. No i koszty, z uwzględnieniem kosztów ogólnozakładowych, z 9, 10 rosną aż do 13 200 000 w tym roku. Zapytacie Państwo, dlaczego aż tak dużo? Proszę Państwa, głównym elementem, który powoduje tak drastyczny wzrost kosztów, jest remont Stadionu Żużlowego. My w tym roku, żeby dostosować Stadion Żużlowy do bezpośredniej rywalizacji w Ekstraklasie, musieliśmy wydać około 5 milionów złotych. I niestety, ale te nakłady są, proszę Państwa, nakładami remontowymi, czyli one idą bezpośrednio w koszty, a tym samym powodują, że ten wynik finansowy na poszczególnym obiekcie jest ujemny. Gdybyśmy to robili jako inwestycje, tak, czyli coś nowego tworzymy, to wtedy możemy to rozliczać w czasie i ten wynik byłby mniejszy. Natomiast przez to, że to jednorazowo amortyzowane, bo to niestety ten koszt tak wygląda, na poszczególnych, proszę Państwa, pozycjach kosztowych, patrząc na dużą umowę, jak Państwo zobaczycie, 193% wzrostu między 2016 rokiem a 2018 i prognozą na ten rok, czyli tak naprawdę są to właśnie w głównej mierze wydatki remontowe. Podatki i opłaty troszeczkę nas też, ale to w niewielkim stopniu uderzyły, ale głównie, jak Państwo widzicie, wszystko rozbija się o to, co musimy robić na tych obiektach. Tutaj mamy, proszę Państwa, poszczególne obiekty. No jak Państwo zwrócicie uwagę, no obiektem, który tak naprawdę z tej dużej umowy najbardziej mocniej bije po kieszeni, jest tor żużlowy, tor piłkarsko-żużlowy, który po uwzględnieniu kosztów, które musieliśmy w tym roku i w tamtym roku podnieść, powoduje, że strata na tym obiekcie wyniesie około 2,5 miliona złotych. No i teraz tak, proszę Państwa, odpowiedzmy sobie na pytanie, czy my jesteśmy w stanie komercyjnie wykorzystać Stadion Żużlowo-Piłkarski przy Aliach Zygmuntowskich. Wszelkie imprezy staramy się generować tutaj na arenie, bo tutaj jest doskonała infrastruktura, natomiast na przy Aliach Zygmuntowskich co możemy zrobić? No, korzystają z tego toru żużlowcy, korzystają z tego toru od czasu do czasu piłkarze i żadnych większych możliwości, żeby tam cokolwiek innego zrobić, nie ma. W związku z czym, no tak naprawdę, no nie ma możliwości wygenerowania tam dodatkowego dochodu, a umowa, którą Państwu pokazywaliśmy, ta o wartości 5 555 000, cały czas funkcjonuje. No w związku z czym też chcieliśmy Państwa prosić o popatrzenie na to, o przychylnym okiem jakieś spojrzenie, że tą umowę musimy w jakiś sposób waloryzować z miastem, no bo wzrost kosztów związanych z prowadzeniem tego obiektu jest bardzo duży. Przypomnijmy, że jest to tylko część nakładów, które zostały poniesione. One jeszcze nie wszystkie, proszę Państwa, będą poniesione, bo przecież będziemy się szykowali również do dość dużej modernizacji tego toru żużlowego. A jednocześnie chciałem podkreślić, że nie biją w nas wynagrodzenia i inne świadczenia, że te koszty nam rosną drastycznie. One nam rosną dlatego, że przeprowadzamy remonty, a pieniądze na te remonty dostajemy w takiej samej wysokości jak 5 lat temu. Więc to jest ten obiekt, proszę Państwa, który jest w tej chwili no, języczkiem uwagi i proszę Państwa, chociażby zdarzenie, które miało miejsce na ostatnim meczu żużlowym, kiedy troszeczkę przygasło oświetlenie, no, wynikało właśnie z tego, że
Tam na linii PGE transformator nastąpiły pewne, ja się nie znam na elektryce, więc nie chcę tutaj, że mieć pewne przepięcia. Ale to wynika, proszę Państwa, właśnie ze starej infrastruktury, w związku z czym my musimy, idąc do przodu, tą infrastrukturę wykorzystywać. Jeszcze jeden obiekt, na który chciałem Państwu zwrócić uwagę, to jest Globus. Na Globusie generujemy stratę na poziomie około 600 tysięcy złotych. Proszę Państwa, komercyjnie Globus naprawdę w tej chwili jest dobity. Tam się odbywa kilkadziesiąt koncertów i wydarzeń rocznie. Za każde takie wydarzenie bierzemy kilkadziesiąt tysięcy złotych netto od organizatora, a mimo wszystko ten obiekt ma stratę. Pani radna, właśnie do tego zmierzam. Dwie minutki. Proszę Państwa, i właśnie, i teraz wracając do tematu. Mimo że ten Globus jest obłożony na maksa, że od 7.22 się odbywają tam różnego rodzaju wydarzenia, obiekt generuje stratę. No, nie generuje straty, dlatego że zarząd nie podejmuje jakichkolwiek działań, bo robimy wszystko, co możemy na tym Globusie, tylko z tego, że stara umowa obowiązuje na taką kwotę, która zupełnie jest nierealna do adekwatnych czasów, do wydatków remontowych, do wzrostu cen ogrzewania. No i niejako pani radna wywołała tutaj temat klimatyzacji na Globusie. Ja chciałem do tego, proszę Państwa, przejść troszeczkę dalej w wydatkach inwestycyjnych, ale ustosunkujemy się do tego już teraz. Proszę Państwa, ostatnia gala KSW, która w okienku telewizyjnym wyglądała bardzo elegancko i bardzo naprawdę ładnie. Hala się prezentowała, miasto Lublin. Jedno tylko zastrzeżenie. Ja miałem przyjemność rozmawiać po spotkaniu, po tej gali KSW z organizatorem, z szefem Polsatu, z panem marszałkiem. Wszyscy chwalili, wszyscy powiedzieli, że było super. Tylko jedna rzecz. Gorąco. Jeżeli, proszę Państwa, my chcemy ten obiekt w jakiś sposób jeszcze bardziej wykorzystywać, drożej go sprzedawać, robić jeszcze większe nim wydarzenia, no to ta klimatyzacja na Globusie jest po prostu niezbędna. Ale jeśli Państwo pozwolicie, w tym momencie to tyle. Za chwileczkę tam przejdziemy do wydatków inwestycyjnych. Szybciutko umowa na Aquę, proszę Państwa. Tutaj, jeżeli chodzi o tą umowę, to my nie mamy jakichś większych zastrzeżeń. Oczywiście ona również generuje stratę, bo również od kilku lat jest niewaloryzowana. Natomiast gdzieś w działalności komercyjnej my próbujemy to dobić. Zapytacie Państwo, dlaczego w tym roku znowu będzie wzrost kosztów o 1 000 000 złotych na Akle. Otóż, proszę Państwa, no niestety nie mamy stacji uzdatniania wody na Akle. Musimy to zrobić. Musimy zrobić recyrkulację wody i musimy zrobić, proszę Państwa, przede wszystkim wentylację. Wentylacja, która powoduje, że w podbasenie jest bardzo dużo części skorodowanych. Musimy to zrobić i znowu będzie to, proszę Państwa, remont. Remont, koszty bieżące, czyli pójdzie nam w wynik. A co zrobiono w ramach reklamacji? Pani radna, myślę, że powiem w ten sposób. Wszystko, co dało się, jeżeli chodzi o MOSiR, to myśmy zrobili, zarzuciliśmy kilkoma tomami wykonawcę reklamacji. Ja sam brałem udział w kilku spotkaniach z UniBEP-em na temat usuwania reklamacji. No, szło to tak, jak to szło, z bardzo dużym oporem. Myślę, że to troszeczkę nie jest gestia MOSiR-u, bo proszę zwrócić uwagę, że my dostajemy obiekt. My dostajemy gotowy obiekt, który mamy zarządzać. My tak naprawdę go nie budujemy, więc mnie jest się trudno stosunkować. Myśmy wszystko, co mogli, pani radna, zrobiliśmy, natomiast ten temat jest szerszy. To jeśli można, to za chwilę. Do poprzedniego slajdu. Ale to pytań, czy wiemy... Przyjdziemy, dobrze. Dobrze. Proszę Państwa, tutaj koszty, które są pokazane na tej dużej umowie Akle. I tutaj znowu, jak Państwo zobaczycie, no tutaj koszty wynagrodzeń nam wzrosły akurat na przestrzeni lat tych, ale również zużycie materiałów, usługi obce, czyli te wydatki remontowe. I teraz, proszę Państwa, przejdziemy do tego kolejnego punktu, do nakładów inwestycyjnych. Co zrobiliśmy, proszę Państwa, w 2018 roku? Otóż w 2018 roku mieliśmy kilka strategicznych zadań, które chcieliśmy zrobić i udało nam się je zrealizować. Przede wszystkim dla nas najważniejszą rzeczą było to, żeby zrobić, proszę Państwa, wymienić podłogę na Globusie. W roku 2015 nastąpiło to przykre wydarzenie, które miało miejsce ze zniszczeniem parkietu po jednym ze spotkań. Później dość mocno się męczyły i piłkarki ręczne, i koszykarze z grą na tym parkiecie.
Udało nam się ten parkiet wymienić. Mamy w tej chwili, według opinii szczególnie drużyn koszykarskich, mamy jeden z najlepszych parkietów w Polsce. To jest rzecz, która nam się udało zrobić. Następnie przebudowa basenów na Słonecznym Wrotkowie. Jak Państwo zobaczyliście, na Słonecznym Wrotkowie generujemy stratę. Dlaczego ten obiekt generuje stratę? Proszę Państwa, przychody ze Słonecznego Wrotkowa to tylko wtedy, kiedy są dni słoneczne. Tych dni słonecznych na przestrzeni ostatnich lat mamy coraz mniej. Natomiast mamy 16 ratowników na zmianie na Słonecznym Wrotkowie. Mamy outsourcing ochrony, mamy outsourcing sprzątania. Za to wszystko musimy płacić. Jeżeli mamy piękne lato, jesteśmy w stanie w okolicach zera być. Jeżeli mamy brzydkie lato, czy nie jesteśmy w stanie mieć tyle dni słonecznych, ile byśmy sobie życzyli, generujemy straty. Ale żeby, proszę Państwa, spróbować to w jakiś sposób uatrakcyjnić i dokonać sensownego remontu, postanowiliśmy zamienić stare niecki basenowe, które funkcjonowały 9 lat, a miały funkcjonować 5 lat i które już były w wielu miejscach popękane, na baseny z dnem stalowym i z podgrzewaną wodą. To troszeczkę nas uniezależni od pogody, ponieważ nie tylko w momencie, w którym będzie 20 stopni zimna woda, nie przyjeżdżamy z Słonecznych Wrotków, tylko już informacja, ta właściwa akcję marketingową robimy, która podkreśla, że są baseny z podgrzewaną wodą. To powinno spowodować, koszt remontu jest taki sam, natomiast powinno to spowodować, proszę Państwa, to, że ludzi przyciągniemy więcej. No i inne drobne prace, wykonanie między innymi hali na Globusie, również wymiany oświetlenia. W tym roku dalej to oświetlenie na Globusie wymieniamy na bardziej energooszczędne. W tamtym roku, proszę Państwa, również w ramach budżetu obywatelskiego zrobiliśmy podstawowe prace na torze żużlowym, dostawa kruszywa, trybuny, krzesełka, 315 tysięcy, rewitalizacja zespołu boisk na Lubieniance, 1 400 000, czy dosypanie granitu 1500 ton na torze żużlowym. W tym roku, proszę Państwa, to, co jest dla nas najważniejsze, to w 2019 roku coś, co już się nam udało zrobić. Proszę zobaczyć, jaka to jest kwota. Jest to, proszę Państwa, 3 300 000 netto, w tym z budżetu obywatelskiego poszło 2 200 000 na roboty związane z przystosowaniem stadionu żużlowego w Żelejach Zygmuntowskich. Proszę Państwa, chciałbym w tym momencie podkreślić jedną bardzo ważną rzecz. My na ten rok dostaliśmy od Państwa 3 miliony złotych brutto. W ramach 3 milionów złotych brutto mamy 4 bardzo newralgiczne działania, które musimy wykonać. Po pierwsze, to jest po mistrzostwach wymiana murawy, bo w przeciągu 18 czy 19 dni gramy 9 spotkań na arenie, więc mamy wymianę murawy. Po drugie, proszę Państwa, to jest remont wentylacji na Akle, którą musimy zrobić, żebyśmy nie mieli problemu z tym obiektem. Po trzecie, proszę Państwa, to jest dokończenie inwestycji na Słonecznym Wrotkowie i po czwarte właśnie przystosowanie do żużlowego. Dostaliśmy 3 miliony złotych, z czego Państwo sobie odejmiecie 300, 200, 200, 1 100 z naszych środków poszło na to, żeby tor żużlowy doprowadzić do takiej formy, w jakiej ona funkcjonuje. Wymiana murawy będzie kosztowała 700 tysięcy złotych netto. Do tego, proszę Państwa, dochodzi około 400 tysięcy złotych innych wydatków, które oczekiwała FIFA od Mosiru, żeby przygotować stadion na potrzeby turnieju. A to musi być zrobione, wejdzie. To musi być zrobione. Po co? Jaki poziom ligi mamy, że mamy od razu murawę? Nie, panie radny. Mogą grać tu i tu. Znaczy nie. Po mistrzostwie. Proszę Państwa, będziemy bardzo szczęśliwi, jeśli do tego nie dojdzie, ale proszę sobie uświadomić, jeżeli Państwo macie ochotę, możemy po jakimkolwiek meczu zrobić wizytację murawy, jak ona wygląda. My będziemy grali na zasadzie takiej, że są dwa mecze, dzień przerwy, dwa mecze, dzień przerwy, dwa mecze, dzień przerwy. W przeciągu 9 dni zagramy 6 pełnych meczy na tej płycie. Później odbędą się kolejne 3 mecze w ramach mistrzostw i dodatkowo od fazy 1/8 będą odbywały się treningi na tej płycie. Proszę Państwa, zobaczcie Państwo boiska ekstraligowe, które grają raz na 2 tygodnie. Cała szesnastka jest wydeptana. U nas tak jak ta szesnastka będzie wydeptana po tych 9 meczach cały stadion. I tu nawet nie chodzi o to, która klasa rozgrywkowa gra. Chociaż ja podzielam pogląd pana radnego dotyczący ostatniej porażki piłkarskiej Motoru, ale stadion musi wyglądać elegancko i praktycznie to będzie cudem graniczyło, jeżeli się okaże, że tej murawy nie będzie trzeba wymieniać. 400 tysięcy są dodatkowe koszty. To już Państwo macie 1 100 000 plus 1 100 000 2 200. 1 100 000 mamy, proszę Państwa, samą wentylację. Już mamy 3 300 000. A gdzie reszta nakładów inwestycyjnych, które musi mieć MOSiR? My z tych 3 milionów, które Państwo nam daliście, naprawdę nie jesteśmy w stanie załatać tych podstawowych dziur.
Z tych rzeczy, proszę Państwa, które w 2019 roku chcemy zrobić, to jest, tak jak wstępnie było mówione, dokończenie, tutaj pieniądze na to są zabudżetowane, więc to jest zupełnie inny pól z tamtego roku. Dokończamy te obiekty Słonecznego Wrotkowa. Dalej, doszła nam jeszcze kolejna rzecz, której nie planowaliśmy, mianowicie wykonanie remontu szatni na boiskach Lublinianki. 220 tysięcy złotych netto, które nie było w ogóle planowane. Dostosowanie areny, to co mówiłem, do FIFA 400 tysięcy. Trzeci etap wymiany oświetlenia na Globusie 175 tysięcy z budżetu obywatelskiego, czyli to są inne środki, proszę Państwa, nawierzchnia sztuczna 1 500 000. No i proszę Państwa, zaprojektowanie w ramach też budżetu obywatelskiego małej architektury dla projektu Zalew Atrakcyjny dla Aktywnych. Te zadania, proszę Państwa, kolejne, o których mówimy, które są już w procedurze poprzetargowej, przebudowa wentylacji, którą musimy zrobić, żeby akwa funkcjonowała. Instalacja do zmniejszania wody, instalacja do odzysku wód popłucznych. To jest rzecz, którą musimy zrobić. Proszę Państwa, jeżeli uda nam się zrobić i ten przetarg zrealizować, instalację do odzysku wód popłucznych, która nie została zrobiona na etapie budowy akwy, to my jesteśmy w stanie ten nakład inwestycyjny w przeciągu 3 lat odzyskać. Ponieważ wodę, którą zużywamy na płukanie basenów na akwę, to jest rząd kilkuset tysięcy złotych, za którą płacimy. Jeżeli uda nam się to zrobić, to my około 70% dokładnie wody, którą wyrzucamy do systemu kanalizacyjnego, będziemy ją przepłukiwali, oczyszczali i ponownie używali do przepłukania basenu. Więc naprawdę ten nakład nam się zwróci. Natomiast wentylacja i stacja uzdrowienia wody. Lublin, proszę Państwa, spędziłem 8 lat w NPWiK-u i tu Leszek chyba też to potwierdzi. Lublin ma najtwardszą wodę ze wszystkich miast dużych w Polsce. No i nie mamy stacji uzdatniania, a na innych obiektach ona jest, powinna była być. Wymiana murawy, remont kąpieliska, roboty na Lubliniance. Skatepark, również budżet obywatelski na Herbowej. Proszę Państwa, prozaiczne rzeczy. Remont kotłowni nad Zalewem Zębożyckim. Nad Zalewem Zębożyckim mamy bazę, na której pracuje kilkanaście osób na tym Słonecznym Wrotkowie. Padł ostatni piec, który był kilkunastoletni na Słonecznym Wrotkowie, więc naprawdę jak przyjdzie zima, no to tam nawet nikt nie będzie mógł pracować, bo tam się nie da grzać. Więc tak prozaiczną rzecz jak kotłownię musimy nad Zalewem Zębożyckim zrobić. Parkiet w hali Niedzieli przy Alejach Zygmuntowskich powinien być wymieniony, natomiast ze względu na brak środków, no w tej chwili, mimo że chociażby AZS o to postuluje, no na chwilę obecną nie zrobimy tego, bo pieniędzy na to, proszę Państwa, nie ma. Renowacja parkietu w budynku Startu. No, parkiet w hali Startu, czyli tym przy stadionie lekkoatletycznym, jest w stanie krytycznym. Remont wodnego placu zabaw na Słonecznym Wrotkowie również powinien być zrobiony. Jest pęknięcie, 300 tysięcy, nie robimy tego. Przebudowa filtrów podciśnieniowych w Obędzie już dawno powinna być zrobiona, nie robimy tego. Instalacja napędów pomp obiegowych w Akle 210 tysięcy. Również, proszę Państwa, tego nie robimy. O co chodzi? Jak akwa została otwierana, to jakoś tak zostało to skonstruowane, że część atrakcji działa, część atrakcji nie działa. Ci z Państwa, którzy czasami byli na akle, wiedzą, że nagle się jacuzzi może wyłączyć, wtedy trzeba pójść do innej atrakcji. Wydatek ten w kwocie 210 tysięcy złotych pozwoliłby na to, żeby wszystkie atrakcje działały naraz. No to jest z punktu widzenia wizerunkowego dla nas bardzo ważna rzecz, ale nie możemy jej zrobić, bo po prostu nie mamy pieniędzy. Prozaiczna rzecz, remont monitoringu hali Globus. Proszę Państwa, on jest pozłączany naprawdę w tej chwili na kabelki tylko po to, żeby funkcjonował. Wiadomo, że odbywają się tam imprezy masowe, musi być. Wybieram tylko te najważniejsze rzeczy, proszę Państwa. Podbasenie H2O, pokrycia dachowe na Zalewie Zębożyckim, remont instalacji w pawilonie motoru przy Alejach Zygmuntowskich 5, 120 tysięcy złotych. Tutaj nie ma co ukrywać, że bardzo żużlowcy pomogli nam, bo oni przeprowadzają w tym budynku bardzo wiele inwestycji na własny koszt, w naszym obcym środku trwałym. Wyremontowali między innymi, proszę Państwa, pomieszczenia dwa, te, które są z pomieszczeniami wiposkimi, łazienki, chwała im za to. Natomiast no, jest to nasz obiekt, my powinniśmy w niego inwestować. Dalej, proszę Państwa, remont parkingu przy Alejach Zygmuntowskich. Po tej inwestycji, która w tej chwili jest realizowana, ronda. Jak Państwo chcielibyście wjechać na Akle, to mamy w tej chwili praktycznie kilka w tygodni zgłoszeń dotyczących uszkodzenia samochodu, no bo są tam tak potężne przez wykonawców porobione pagórki na wjeździe na Akle, że ludzie uszkodzają koła i samochody i do nas roszczą. Nie wiem, czy to będzie w ramach kontraktu zrealizowane i zostanie to nam odtworzone tak, jak było.
Dalej, proszę Państwa, nawierzchnia w sali gimnastycznej w pawilonie Lublinianki. No i przechodzimy do tej najważniejszej, proszę Państwa, pozycji, czyli wykonanie projektu instalacji wentylacji na Globusie. To jest około 80 tysięcy. I z naszego, proszę Państwa, rozeznania wynika, że żeby zrobić klimatyzację na Globusie, to tak naprawdę potrzebujemy około 4, nawet do 8 milionów złotych. Jest to kwota porażająca, natomiast pytaliśmy kilka firm, które się w tych specjalizuje. Najtańsza oferta wynosi około 4 milionów złotych. Dlaczego? Dlatego, proszę Państwa, że praktycznie z tego systemu, który jest, nie da się w ogóle korzystać, to wszystko trzeba zrobić od nowa. A jest to potężna hala, potężne agregaty potrzeba, natomiast to też jest jak pewnego rodzaju decyzja kluczowa. Jeśli ten obiekt ma gościć duże wydarzenia, przypomnijmy, że kilka lat temu między innymi siatkarki reprezentacji Polski tutaj grały, nie grają między innymi dlatego, że był ten mecz w lipcu i był ten gigantyczny upał, no to jest to jakaś ta decyzja kluczowa, którą Państwo musicie podjąć. Rzecz, która no, dla nas jest niezbędna, niesamowicie ważna, której w tej chwili ze względu na środki nie możemy wykonać, to jest remont monitoringu na torze żużlowym. Jest w stanie bardzo nadwyrężonym ten system monitoringu. Ekstraklasę mamy, mamy nadzieję, że ta ekstraklasa się utrzyma. No i to musi funkcjonować, bo jeżeli zabraknie systemu CCTV, no to może się okazać, że impreza się nagle nie odbędzie i wszyscy do wszystkich będą mieć pretensje. Remont nagłośnienia. Myśmy, proszę Państwa, wydali kilkadziesiąt tysięcy już przed sezonem na remont nagłośnienia na torze żużlowym, ale dostajemy sygnały z klubu, że nadal jest to niewystarczające nagłośnienie, że powinno być jeszcze nadal poprawione. Już zapomnijmy o takich drobnych rzeczach jak antresora w hali lodowej na 1,5 miliona, bo to jest rzecz zbędna. Natomiast gdybyśmy się na tym globusie skoncentrowali na Akwia, to Państwo widzicie, że brakuje nam kilku milionów złotych. Myślimy też i mówimy cały czas o remoncie alejek na Marinie. Rząd około 2 milionów złotych. Byliśmy bardzo blisko tutaj, pan radny też był zaangażowany w to, byliśmy dość blisko, żeby część tych alejek zostało przed mistrzostwami UEFA zrobionych, w jakimś tam stopniu zostały, ale to tylko część. Więc takie są, proszę Państwa, potrzeby i jak Państwo widzicie, nie są to działania, które sobie zarząd Mosiru wymyślił, tylko naprawdę są to rzeczy absolutnie niezbędne. Dobrze, proszę Państwa, żeby jakimś optymistycznym akcentem to wszystko zakończyć, to co widzę tutaj już po twarzach, część z Państwa się uśmiechnęła, jak to zobaczyła, historia zatacza koło, czyli jedziemy z żużlem na torze przy Alejach Zygmuntowskich, w okienku wygląda bardzo ładnie. Prezes Kępa mówił mi, że się koledzy z innych ośrodków go pytają, jak ty to zrobiłeś. Znaczy, no nie tylko on jak to zrobił, ale jego pytają, jak ty to zrobiłeś, że to tak ładnie wygląda, prawda? No duża to zasługa mimo wszystko Mosiru, że to tak wygląda, a nie inaczej. A proszę Państwa, mistrzostwa w piłkę nożną do lat 20. Już Państwo widzicie, jak pół Lublina obklejona billboardami, 23-15 czerwca tutaj na arenie Lublin. Impreza, proszę Państwa, którą robimy zaraz po Mistrzostwach Świata, na którą Państwa bardzo serdecznie zapraszamy. 5 lat temu taka impreza odbyła się na Stadionie Narodowym, przyciągnęła kilkadziesiąt tysięcy osób. Są to w Gravity, to są pokazy mistrzów na najwyższym poziomie motocrossu, driftu, rowerów, deskorolek, na czymkolwiek się da zjeżdżać, z bardzo dużej pochylni się będą rozpędzali, robili różnego rodzaju ewolucje w powietrzu. Serdecznie zapraszamy. To, co proszę Państwa jest ważne przy tej imprezie, to to, że udało nam się nawiązać współpracę z Red Bullem. Red Bull wchodzi tylko i wyłącznie, proszę Państwa, w bardzo ekstremalne i bardzo ciekawe wydarzenia. Pierwsze wydarzenie w ogóle, które się dzieje w Lublinie, związane z Red Bullem na taką skalę. No i nasz koncert, który robimy 7 września, sprzedają się bilety bardzo dobrze. Wszystkie loże, proszę Państwa, już na ten koncert zostały zarezerwowane. Tak tutaj patrzą niektórzy na mnie, ja patrzę w górę, ale tak to wyszło, że wszystkie loże już są zarezerwowane. Może coś będziemy myśleli, jak to przesuwać. 7 września. Także, proszę Państwa, inne działania, tak jak zaktywizowaliśmy stadion lekkoatletyczny, tak nasz dział organizacji imprez w tym roku bardzo mocno chce zaktywizować słoneczny Wrotków, żeby się troszeczkę to ruszyło. Proszę Państwa, 19-26 maja śniadanie na trawie i to, na co Państwo bardzo chcieliśmy zaprosić, 12 maja Szanty przy ognisku, koncert zespołu Szantymen na naszym terenie eventowym, połączony z gastronomią, z pieczeniem kiełbasek, ze wspólnym śpiewaniem. To się bardzo fajnie kręci w internecie, mamy nadzieję, że dużo ludzi na to przyjdzie. 18 kajki wspólne było grillowanie, 25 maraton fitness. W tym roku chcemy ten zalew ruszyć tak mocno z kopyta, bo będziemy też informować o tym, że mamy te nowe baseny z podgrzewaną wodą. Proszę Państwa, to tak naprawdę w wielkim skrócie tyle, żebyście się Państwo mogli zapoznać z naszą działalnością.
Jakie wnioski, proszę Państwa, podsumowując? No takie, że w połowie jesteśmy zależni od miasta, w połowie od tego, co sprzedamy sami. W tej części, w której sprzedajemy sami, robimy wszystko, co możemy, natomiast prosimy Państwa o to, żebyście Państwo przychylnym okiem popatrzyli na to, że koszty jednak rosną w tej spółce, że nie jesteśmy tak jak inne spółki, sami zdani na to, że możemy przedłużyć taryfę, tylko jesteśmy w dużym stopniu uzależnieni od Państwa. No i prosimy wziąć pod uwagę to, że żeby się MOSI rozwijał, potrzebujemy pieniędzy na inwestycje. Te 3 miliony, które dostaliśmy brutto, to jest troszeczkę mało dla nas. My je wykorzystamy naprawdę z chwałą dla Lublina. No i ostatni już wniosek to taki, że chcielibyśmy poprosić o Państwa głos w tej możliwości renegocjacji tutaj z Wydziałem Sportu, z Panem Prezydentem, z Wydziałem Budżetu, żeby się troszeczkę tych więcej pieniędzy znalazło na te umowy, bo naprawdę rosną koszty, rosną wynagrodzenia, rosną usługi obce, a my ciągle stoimy w miejscu. Potrzebujemy tego zastrzyku finansowego, żeby można się było dalej rozwijać. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panu Prezesowi. Żeby tak uporządkować tę dyskusję, to w tej pierwszej fazie ja bym poprosił. W tej pierwszej fazie, żeby tak uporządkować tę dyskusję, to bym poprosił Państwa, jeżeli Państwo oczywiście mają jakieś pytania, to pytania takie z zakresu bardziej rzeczy ekonomicznych. Ja może pozwolę sobie zacząć, bo znaczy ja jestem troszeczkę innego zdania, że amortyzacja jednak w pewien sposób ten obraz rozmywa, dlatego że to jest rozłożone w czasie, jest inwestycja, ona później nam obciąża wynik finansowy. I mam pytanie takie, bo na ile taka działalność, jak wyglądają te obiekty w świetle takiej działalności bieżącej, operacyjnej, znaczy, bo niejako pozbywając się tej amortyzacji, która ten wynik nam obciąża, bo zakładam, że przy tych wyliczeniach, które dotyczyły tych obiektów, ta amortyzacja jest brana pod uwagę. Wiadomo, że Aqua nie powstała na przykład tak dawno, więc te odpisy amortyzacyjne pewnie są dość duże. Jak w takim świetle wygląda to zestawienie tych obiektów? I proszę. Proszę Państwa, generalnie ja może odpowiem Panu Przewodniczącemu na zasadzie case'u. Jeżeli robimy inwestycję o wartości 1 000 000 zł, jeżeli robimy inwestycję o wartości 1 000 000 zł ze średnią stawką amortyzacji na poziomie 14%, a na budynki i budowle amortyzacja to jest 2,5%, to uzmysłowmy sobie, proszę Państwa, że jeżeli weźmiemy nawet 14%, to oznacza, że do amortyzacji nam rok w rok wejdzie tylko 70 tysięcy. Jeżeli ten sam milion jest remontem, a tak jest w 90% przypadków w MOSiR-ze, to jest to koszt bieżącego okresu, czyli pakujemy milion w koszty. Więc rozłożenie amortyzacji w czasie w przypadku inwestycji kubaturowych powoduje, że one są bardzo małymi stawkami przez wiele, wiele lat rozłożone, bo tak jak mówię, budynki, budowle to jest 2,5%. Maszyny i urządzenia na Akle, różna stawka, od 8 do 16, więc tak naprawdę jest to wiele lat i to jest niewielka kwota. Jak Państwo mieliście tam taką tabelkę, to pokazane było, że koszt amortyzacji w MOSiR-ze to jest kilka milionów złotych tylko. To nie jest największy koszt w MOSiR-ze. Największym kosztem w MOSiR-ze są usługi obce tak naprawdę, zużycie materiałów i energii, nawet większe niż wynagrodzenia. To pokazuje, proszę Państwa, że my większość pieniędzy wydajemy na to, co bieżąco ciągle naprawiamy. Stąd trudno mi się, Panie Przewodniczącym, z Panem zgodzić. Gdybyśmy robili inwestycje i gdybyśmy to rozkładali w czasie, to rzeczywiście ten wynik byłby mniejszy. A tak ten wynik pakujemy w stratę, a pieniądze, czy w inwestycji, czy w remoncie, wydajemy jednorazowo z góry. No takie są prawa ekonomii. Czy jakieś pytania Pani Przewodnicząca ma? Ja mam pytanie. Jak wygląda sytuacja w tej chwili, jeśli chodzi o były pseudostadion przy Karcowej? Czy jesteś, czy on jest... Dobra, ale to nie koniec. Jeszcze jedno. Ale to ja nie przerywę. Ja przepraszam. Bo tu będzie mieli jeszcze Pani Przewodnicząca. Jaki tam jest ekonomiczny wynik? Bo nie widziałam. I drugi temat, bardzo ważny, no jeżeli chodzi o Aqua, to dopiero 5. rok. I stan tego obiektu jest przerażający i takie ogromne ilości remontów, no w sytuacji nawet stanu zaawansowania amortyzacji jest zadziwiający. Dlaczego tak się dzieje? Pana ocenie, bo Pan tym majątkiem zarządza i niejako odpowiada za jego stan. Znaczy tak, proszę Państwa, jeżeli chodzi o obiekt przy ulicy Kresowej, to...
Jeżeli chodzi o obiekt przy ulicy Kresowej, to my się modlimy o to, żeby ten obiekt przy Kresowej był u nas jak najdłużej, ponieważ na nim się sportowo wiele nie dzieje, natomiast na nim mamy giełdę. I z tej giełdy mamy, pani radna, kilkaset tysięcy rocznie. Mało, dlatego że została wprowadzona nowa ustawa, która zabrania handlu osobom nie będącym właścicielami firm w każdą niedzielę. W związku z czym przychody rok do roku w tamtym roku zostały nam obcięte o pół. Mieliśmy przychody prawie miliona rocznie. Nie chcę dokładnie skłamać, bo nie chcę powiedzieć, jaka jest wartość, ale ogromny brzmi tutaj. Czy nawet ponad milion, powiedzmy milion. W tej chwili zostały obcięte do kilkuset tysięcy tą zmianą prawa. Ale mimo wszystko my się bardzo cieszymy, że mamy Kresową. Odebranie nam Kresowej spowoduje odebranie znacznej części przychodów. Więc my ten obiekt tak naprawdę dbamy. To jest jakby jedna rzecz. Ale druga rzecz, patrząc pod kątem sportowym, na 99% ten obszar zostanie zaktywizowany, ponieważ jesteśmy już po rozmowach z klubem motocrossowym Cross, która tam na Kresowej chce szkolić swoich adeptów w Miniżurzu. W związku z czym również zostanie to zaktywizowane pod względem sportowym i będzie to umowa komercyjna, więc miasto nie będzie dopłacało, tylko klub będzie bezpośrednio za to płacił. Więc my się z Kresowej naprawdę bardzo cieszymy. I inwestycyjnie też przygotuje? Tak, to znaczy to wszystko jest dogadywane, więc tutaj nie będzie problemu. Natomiast nie, ja mogę tylko powiedzieć tyle. No, nie 5 lat, tylko krócej niestety, bo Aqua z tego co chyba wiem, to ma 3 lata na razie, Michał, nie? Bo trzy rocznice mieliśmy, czwarty rok idzie, czyli ma 3 lata. Tak jak dzieci ze Szczekłocą to mówią, że trzy skończone, czwarty idzie i niestety, ale ja między innymi pana prezydenta Szymczyka, w tamtym roku pana prezydenta Szymczyka złapałem pod pachę, zaciągnąłem go na Aquę, kazałem mu wejść ze sobą i zobaczył, w jakim stanie pewne rzeczy na Akle są. Nie jestem inżynierem, mogę dyskutować o sprawach finansowych. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale nie wszystko na Akle jest tak, jak powinno być i musimy robić to teraz, bo jeżeli zawczasu zadziałamy, to tak jak z jakimś tam rakiem, który człowieka dopadnie, jeżeli go na wstępnym stadium wyeliminujemy, wszystko będzie ok, a jeżeli pozwolimy na dalszą degradację, to będziemy mieć po prostu problem. Stąd będąc świadomi, mamy zarząd trzyosobowy, każdy z nas jest świadomy, każdy z nas wie, jak to jest. Chcemy zrobić to jak najszybciej i naprawdę proszę nam uwierzyć, dyskutujemy we trzech bardzo często na ten temat, żeby te środki tak przesuwać, żeby wybierać tak zadania, żeby w ramach tej jak najmniejszej kwoty, którą mamy, zrobić to, co się dzieje. Stąd priorytetem na ten rok jest właśnie to, co jest największą klubą marketingową Mistrzostwa Świata i Aqua Lublin Wentylacja. To są te dwie najważniejsze rzeczy. Natomiast technicznie się nie wypowiem, pani Jadwigo, dlaczego tak jest. Jeszcze jedno pytanie, jeśli mogę. Bardzo proszę. Czy jest pełne obłożenie, mówiąc kolokwialnie, jeśli chodzi o Aqua każdego dnia tygodnia? Znaczy nie jest pełne obłożenie, a to wynika z jednej prostej rzeczy. No, między godziną 9 a 15 obłożenie jest niewielkie ze względu na to, że wszyscy pracują i wszyscy chodzą do szkoły. My w tym czasie wykorzystujemy jednostki, które nam miasto przyznaje na szkoły, tam szkoły pływają i robimy wszystko, co możemy, żeby przyciągnąć klienta. I do godziny 16 na Akle jest tak zwane happy hours, czyli płaci się dużo mniej, jeżeli ktoś przyjdzie rano i rzeczywiście wprowadzenie tej promocji przez dział marketingu było bardzo słusznym działaniem i spowodowało znaczny przyrost aktywności osób w tych godzinach porannych. Natomiast no, wiadomo, że nigdy nie będzie to szło w parze z godzinami od godziny 16 w dół, czy nie będzie to szło z sobotą, niedzielą, bądź też świętami, bo proszę państwa, w wakacje na Akle jest tak, że godzinę czasu ludzie stoją w kolejce, żeby wejść na Akle, tak? Natomiast jak przychodzi sezon wiosenny, przychodzi maj, przychodzi kwiecień i nagle uderza 20 kilka stopni, no to wszyscy jadą na rower, a mało kto w tym momencie przychodzi na basen. Po pierwszej fascynacji tą piękną pogodą ludzie znowu wracają, więc mamy takie załamanie właśnie kwiecień, maj na Akle, a pozostałe miesiące są bardzo fajne. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. My na 3 tygodnie mamy Akłę wyłączoną ze względu na przeglądy gwarancyjne, tak? One już w tym roku będą po raz ostatni robione, ale to nam na 3 tygodnie we wrześniu wyłącza obiekt, więc też nam powoduje, że nie generujemy przychodów, ale uważamy, że satysfakcjonująca jest frekwencja na Akle. 500 000 ludzi to jest więcej niż było przypuszczane, że będzie ten obiekt odwiedzał. Pani radna, proszę bardzo. Nie było jakichś gwarancji? Pani radna, to jest kwestia bardzo dyskusyjna, kwestia gwarancji, natomiast
cóż powiedzieć, wszelkie usterki, które się pojawiało, dział techniczny na AKLE, który naprawdę ma dobrych fachowców od Wodkanu, zgłaszania były od razu do wykonawcy. Odbyło się naprawdę szereg spotkań, tu pani dyrektor w nim uczestniczyła, u pana prezydenta Szymczyka. Natomiast, no cóż, no, wykonawca w moim odczuciu trochę opornie podchodził do usuwania tego. No, pół roku walczyliśmy z tym, że mieliśmy zimną wodę pod prysznicami, tak? I mimo zapewnień wykonawcy, mimo tego, że przyjechał wiceprezes wykonawcy, było spotkanie u pana wiceprezydenta, wiceprezes zapewniał, że on już tutaj natychmiast zmieni, główny inżynier z Unibeku też to obiecywał, 3 miesiące nadal była zimna woda, tak? W końcu dochodziło do tego, że miasto musiało wydać pieniądze, MOSI musiało wydać pieniądze i zrobiliśmy coś. Bo proszę też zwrócić uwagę, że wykonawca, spółka giełdowa gra na zwłokę. Natomiast my jesteśmy przymuszani przez klientów, którzy mówią, co nas obchodzi wasza gwarancja. My przychodzimy, chcemy ciepłą wodę. Albo zwróćcie nam za bilet. Więc musieliśmy mimo wszystko wydać te pieniądze, a wtedy wykonawca rozkłada ręce i mówi, o, już działa. No niestety tak to wygląda. No chyba jesteśmy zbyt mało asertywni wobec tych wykonawców, przynajmniej jeśli chodzi o AKŁE. Natomiast, no tak jak mówię, trzeba zrobić wszystko, co się da, bo gwarancja się kończy, żeby odtworzyć to do takiego stanu, żebyśmy wszyscy byli dumni zarówno z tego, jak jest na zewnątrz, jak i wewnątrz. Pan Radny Pituch. Pociągnę do tego, bo to jest jakby warte może głębszego przyjrzenia, ale trudno jest tej dyskusji, myślę, te informacje wszystkie podać. Natomiast mnie interesuje taka rzecz. Jeżeli w tej chwili tam jest problem z wentylacją, czy ta wentylacja jest za mała, czy za słaba, to czy ktoś rozważał, albo czy były podejmowane kroki roszczeń względem projektanta, bo no, projekt powinien odpowiadać jakimś warunkom technicznym i obiekt powinien być funkcjonalny. To jest opisane w przepisach technicznych, jakby odpowiedzialności branżowej wykonawców projektów i robót. I pytanie, czy to zostało jakby podjęte i czy tym tropem ktoś poszedł, bo jakby no, inwestycje dodatkowe obciążają miasto, a może można tych pieniędzy czy tych robót poszukać gdzie indziej. Panie radny, słusznie pan zauważył i to jest prawda, natomiast tak naprawdę gwarancja nie jest dla MOSiR-u, gwarancja jest dla miasta i naszą rolą na naszych obiektach jest zgłaszanie usterek. I my to robimy, my zgłaszamy usterki. To, co można wykonać samemu, wykonujemy samemu. Natomiast wszystkie usterki, które wymagają napraw przez wykonawcę, są przez nas zgłaszane. I tak naprawdę to już miasto jest tym partnerem dla wykonawcy w zakresie usuwania usterek, roszczeń itd., itd., tak? Pan przewodniczący teraz się zgłosi. Ja chciałem spytać w zasadzie bardziej panią dyrektor niż pana prezesa. Chodzi mi o planowanie po prostu tych zadań inwestycyjnych, bo tutaj jak słyszymy, to poszczególne po prostu jakby obiekty mają jakieś wady. No akurat tam widziałem wcześniej, że są błędy konstrukcyjne, jeśli chodzi o basen przy Łabędzie. Tak tam pisało, że trzeba poprawić zadanie inwestycyjne, poprawa błędów konstrukcyjnych. I po prostu jak budowało się Globus, okazało się bardzo chyba po pół roku, że nie można zrobić zawodu, bo jest tylko 2 szatnie, zamiast 4 czy 6 trzeba było robić dodatkowe szatnie. I tak widzę, że okazuje się, prawda, że w ogóle nie zaplanowano w tak dużym obiekcie, przecież wiadomo, ile osób tam się mieści, ile będzie przychodzić, nie zaplanowano klimatyzacji. I po prostu obawiam się, że te osoby albo to jest tak w takim tempie robione, że nie jest później przygotowane, no i później cały czas, w tym wypadku spółka MOSiR czy nieraz miasto, musi po prostu za te błędy dodatkowo płacić, być obciążane i tak dalej. No i też chciałem spytać, jak to jest z tym wykonawstwem, bo pani tutaj, jeśli chodzi, budowała arenę, pani dyrektor, więc może tu jest takich błędów nie ma. I jeszcze drugie pytanie mam takie odnośnie tego, co prezes mówił. Chodzi mi na przykład o te boiska tutaj, które są dodatkowe, nie o główną płytę. Czy na przykład Akademia Motoru Lublin płaci za to pieniądze, czy nie płaci? Czy jest tak, że my jako miasto dajemy im przykładowo dla motoru, dajemy pieniądze,
oni z kolei z motoru te pieniądze przelewają do spółki Mosir, opłacając na przykład treningi na tych dwóch płytach sztucznych, które też nawiasem mówiąc nie są dobre, bo dla normalnego sportowca w zasadzie nie chciałby tutaj ćwiczyć, bo są tak twarde te płyty, że zawodnicy bardzo często mają kontuzje. No ale mamy ogólnie bardzo mało boisk w Lublinie, więc muszą tutaj ćwiczyć. Także dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Bielak jeszcze, to może zsumujemy pytanie. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja może dodam też tej kwestii utrzymania obiektów. I uważam tutaj, powiedzmy, jest Aqua i pasentem na Przyłabędzi. Uważam, że powinny być, bo umowy na wykonawstwo, jeżeli są, to jest rękojmia na 3 lata, czy ileś na urządzenia. I uważam, że powinno się zatrudnić tu, jeżeli nie ma, dobrego inspektora nadzoru, doświadczonego po sanitarce, który pracował gdzieś, który wie. Dlaczego? Bo to są potężne pieniądze. Jeżeli my teraz będziemy zmiękczać wodę, a zmiękczacze czy te urządzenia były, więc one powinny funkcjonować i tu miasto nie powinno, powinno twardo stąpać i wziąć prawnika i inspektora nadzoru i oni mają poprawić. To ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy inwestowali potężne pieniądze dlatego, że firma źle zrobiła, że inspektor nadzoru, który to odbierał, nie był świadomy wszystkiego. Umowy myślę, że są dobrze sprecyzowane i należy tego dochodzić. Dziękuję bardzo. Na razie nie widzę dalszych pytań. Bardzo proszę, panie prezesie. To znaczy tak. Pan radny chyba też nie do mnie kierował tylko to pytanie, z tego co pamiętam. Natomiast dajemy pierwszeństwo panu prezesowi. Ja może tylko się ustosunkuję co do jednej rzeczy, na którą się absolutnie nie mogę zgodzić. Mianowicie, że są dwie płyty tutaj treningowe za twarde i zawodnicy mają kontuzję. Jedna z tych płyt to jest trawiasta, murowa, a druga jest sztuczna. Tutaj kolega Gienek grał w piłkę, też miałem przyjemność trochę kopać. No to wygląda tak, że na murawie trawiastej kontuzji dostaje się mechanicznie, tak? Natomiast na sztucznym boisku, ze względu na to, że jest inny poślizg, inna twardość, rzeczywiście te kontuzje robią się same z siebie, tak? Natomiast boisko trawiaste może być obciążone w odpowiedni sposób. Tak, 8 godzin tygodniowo bodajże, z tego co pamiętam. Ja nie widziałem, że to drugie jest trawiaste, mówiłem o tym sztucznym. To na sztucznym tak, to na sztucznym tak się dzieje, no tak się dzieje na orlikach, na halach. Natomiast po to są te boiska trawiaste i dlatego prawdziwa piłka jest na trawie, bo jest to najbardziej bezpieczne nawierzchnia. Ja tylko może powiem tyle, że ta murawa na sztucznym boisku jest bardzo wysoko oceniana tutaj, więc tutaj raczej do tej pory nie spotkałem się, żeby były zastrzeżenia. Owszem, Motor Lublin ma czasami zastrzeżenia, że według nich jest za mało granulatu. No ale to są takie zastrzeżenia jak to, dlaczego Mercedes ma 6 sekund do setki, a nie 5,8 do setki. Dla dobrej baletnicy to rąbek spódnicy nie przeszkadza, tak? Są zalecenia, ile trzeba granulatu wysypać. My tyle sypiemy, tak? No, bo tak jakby, nie wiem, na żużlu ktoś przyjechał i powiedział, tu jest jeszcze za mało, tak? No gospodarz nasypał tyle jest i tak ma być. I my tego przestrzegamy. Natomiast no, pytanie pierwsze, no to do pani dyrektor, no to już... To jest o te płatności, jeśli chodzi o te... Można wrócić do starej... To znaczy, ja może powiem w ten sposób. Ja bym przekazał tutaj panu dyrektorowi, który na pewno to kompleksowo odpowie. Tak, dziękuję bardzo. Ja z chęcią odpowiem na to pytanie, ponieważ taka retoryka jest budowana nie wiem właściwie przez kogo i to warto wyjaśnić. Tu pan radny to pytanie też zgłasza teraz. Ja mam nawet dane, przepraszam, że będę posługiwał się komórką. Natomiast pula, jeżeli chodzi o środki na obiekty, jest pulą dodatkową. To nie jest tak, że ze środków, które państwo jako radni głosujecie w ramach dokapitalizowania dla Motoru Lublin S.A., że z tych środków są realizowane te płatności. Dla przykładu dodam. Rok 2018, 2 miliony złotych w dokapitalizowaniu, podobnie plan na rok 2019. Natomiast dodatkowo w roku 2018 były zrealizowane dotacje, jeżeli chodzi o utrzymanie obiektów, na kwotę 2 miliony 300. Więc to są elementy dodatkowe, a nie pomniejszanie tych środków, które państwo jako Rada Miasta przyznaliście na dokapitalizowanie. Tak jest. Natomiast proszę państwa, no nie można traktować, bo ja też słyszałem tutaj od niektórych kibiców takie stwierdzenie, to dlaczego Motor ma płacić Mosirowi? To dlaczego Mosir ma płacić MPWiKowi za wodę?
Więc to jest podobna retoryka. Skoro są pewne koszty, te koszty muszą być jakoś pokryte. W przeciwieństwie MOSiP będzie miał gigantyczną stratę. Pamiętam też, przepraszam, że tak łączę, ale właśnie w tym jest chyba problem wyjaśnienia sprawy. Bo faktycznie... Dlatego chciałem celowo szczegółowo z danymi Państwu wyjaśnić. Na przykład, no nie chcę konkretnie mówić, żeby ktoś nie podpadł, ale przykładowo klub sportowy czy kibice mówią, że miasto przyznaje im pieniądze i oni z tych pieniędzy później do miasta jakby oddają, do MOSiR-u, na jednostki treningowe, czy tam na coś innego. Meczowe. Prawda? Meczowe. Ale na treningowe też, nie wiem jak to jest. Dlatego pytam, o której Państwu mówiłem w roku 2018, jest pulą dotacyjną i jest pulą dodatkową poza dokapitalizowaniem dla spółki Motor Lublin S.A. Tak sytuacja wyglądała, więc powiem tak, gdyby utrzymywać system dotychczasowy, bo może problem wynika też z tego, że myśmy zmienili system. Wcześniej ten system funkcjonował w ramach tych umów, pan prezes mówił szczegółowo o tych dwóch umowach, natomiast część obiektów jest realizowana w innym systemie, gdzie środki wzorem wielu innych polskich miast. System dokapitalizowania to jest ile procentowo, jeśli chodzi o cały koszt funkcjonowania spółki Motor? To powiem szczerze, nie jestem przygotowany do odpowiedzi na to pytanie, bo nie znam struktury, jeżeli chodzi o finansowanie. To ja sądzę, że tutaj panie zanotują i spółka Motor, czy Biuro Nadzoru właściwie udzieli stosownej odpowiedzi. Natomiast wracając do poprzedniego wątku, mamy ten system, on jest wdrażany na części obiektów, jak państwo widzieliście. Skończą się te umowy i ten system będzie wdrożony we wszystkich obiektach. Więc to, że w chwili obecnej przykładowo stadion rzutowy jest rozliczany inaczej, ale on za chwilkę będzie rozliczany tak samo jak tutaj. Więc być może stąd się wzięło to nieporozumienie, dlatego chciałem Państwu to szczegółowo wyjaśnić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie dyrektorze. Hali Globus. Hala Globus była projektem i podejrzewam, że w tamtym okresie klimatyzacji nie było takich urządzeń, w związku z tym nie zostały wykonane. Natomiast na dzień dzisiejszy, no z uwagi na zmiany technologiczne, jeżeli jest taka potrzeba, to rzeczywiście koszty mogą być duże. Natomiast jeżeli chodzi o łabędzie, ja nie wiem, jakie tam są błędy konstrukcyjne, bo nie słyszałam o takowych, nie były zgłaszane. Natomiast co do Aqua, temat jest dosyć złożony, ponieważ dokumentacja projektowa została opracowana w 2009, 2010, 2011 w tych latach. Następnie były dokonywane zmiany w zakresie Niecki, był przeprojektowywany obszar Niecki tak, żeby ta Niecka była bardziej funkcjonalna, było doprojektowane ruchome dno i pomost. W ten sposób nastąpiły zmiany w podbaseniu. Dostało się tam więcej urządzeń, basen zyskał spadek i pierwotnie zakładane przepływy powietrza, które były przyjęte przez projektantów, nie uwzględniły niestety, i to jest błąd projektowy, nie uwzględniły niestety przeszkód w postaci urządzeń, które są w podbaseniu. Stąd ta wentylacja jest niewydolna, powoduje to zarówno i wysoką wilgotność, i wysoką temperaturę, i duże stężenie tej chemii basenowej. My żeśmy z problemem zderzyli się w toku już użytkowania i wszelkie zgłoszenia, które były przez użytkowników wnoszone do nas i my żeśmy je przedkładali wykonawcy. Wykonawca usuwał usterki, ale w pewnym momencie stwierdził, że no niestety więcej nie chce usuwać usterek, dlatego że są one wynikiem właśnie tego zbyt małego przepływu powietrza i zbyt dużej wilgotności i stężenia środków chemicznych. I nie jest to wina wykonawstwa, gdyż wykonano roboty zgodnie z dokumentacją. Wykonawcy wykonali na własny koszt w porozumieniu z nami analizę, znaleźli ekspertów, którzy zrobili szczegółową analizę przyczyn niewydolności i braków tego powietrza. Następnie my w wyniku tej analizy zleciliśmy
czy też nie zleciliśmy, nakazaliśmy projektantom wykonanie dokumentacji zastępczej, pełnobranżowej, branży sanitarnej, elektrycznej, uwzględniającej uwagi zalecenia z tychże ekspertyz, które zostały wykonane na zlecenie wykonawcy. Projektanci w ramach usuwania usterek taką dokumentację opracowali. Mamy nadzieję, że te rozwiązania, które zostały przyjęte w projektach, będą zrealizowane teraz. W dniu dzisiejszym została przekazana dokumentacja do MOSIR-u. Trzeba wykonać szybko tą zmianę wentylacji, czyli doprowadzenie większej ilości powietrza, wymianę większej ilości powietrza po to, żeby nie następowała szybka korozja wszelkich urządzeń. Wykonawca nie chce usuwać kolejnych usterek, wymieniać kolejnych urządzeń, bo to już jest druga, trzecia wymiana i nie jest to ich wina. Współpracują na ile to jest możliwe. Obiekt jest trudny. Jest trudność również w usuwaniu usterek związana z tym, że no, generalny wykonawca, dosyć duża firma, która miała olbrzymie zakres robót do realizacji, Volkswód no, upadła i trzeba szukać firmy zastępcze. Tutaj jest też trudność osobowa. To jest tak, że do września 2020 roku obiekt jest na gwarancji i wszystko, co będzie możliwe, będziemy wymagali od wykonawcy, żeby usuwał. Natomiast w kwestii wentylacji rzeczywiście jest to pilna potrzeba. Uzdatnienie wody. W dokumentacji pierwotnej, która była w pierwszej fazie przygotowywana przez MOSiR jako już przyszłego użytkownika, następnie realizowana już przez miasto we wspólnym uzgodnieniu, nikt nie zgłaszał potrzeby zastosowania uzdatniania, instalacji uzdatniania wody. Ja nie umiem powiedzieć, dlaczego jej nie ma i po prostu nie ma. Być może nie została ujęta z racji tego, że nie było zgłoszeń. Projektanci sami nie wpadli na ten pomysł. Nie ma takiego obowiązku, żeby stosować instalację uzdatniania wody, więc zostało to zaprojektowane bez takiej stacji. Brak tej stacji uzdatniania wody powoduje, że instalacja się zakamienia i tutaj również były urządzenia usuwane, usterki, urządzenia wymieniane, różne były działania podejmowane przez wykonawcę, bardziej lub mniej opieszale, jednakowoż jakieś tam działania podejmowali i również zgłosili to kwestię, że musi być stacja uzdatniania wody, żeby tych awarii nie było w przyszłości więcej. Czy jeszcze jakieś pytania? Bo... Tak, pani dyrektor, ja za chwilę, dobrze? Już pani ten wątek skończyła, tak? Tak, tylko wrócę do tego, co pani dyrektor mówi, że nie wie, ale może ktoś wie. Mamy tam, jeszcze sprawdzałem z panem prezesem, jest w zadaniu inwestycyjnym nakłady na wady konstrukcyjne. No właśnie, nie będzie, tak? Tak, a jest tutaj, tak? Jeszcze słyszę. Było nasz, żeby tak, to taki truchu ma tam drugie. O co to chodzi? Jakby za się, bo ja nie bardzo jestem zorientowana. Jeśli wady są konstrukcyjne, to mówię na etapie projektowania, pani dyrektor, tak jak tutaj właśnie zwracam na to uwagę, no trzeba lepiej te zadania inwestycyjne przygotowywać. Oczywiście nie mówię to jako żart do pani, że tam w 90-tych latach globus budowano, ale widzimy, że nawet te nowe inwestycje też po prostu mają pewne jakby wady, że o czymś tam projektanci zapomnieli albo stwierdzili, że może nie trzeba, no nieraz są to koszty, ale lepiej wszystko od razu, lepiej robić, wydać więcej pieniędzy niż później ciągle remontować nowe rzeczy. Zgodzę się oczywiście, tematu nie znam, natomiast powiem tak, obiekty takie jak Arena Lublin, takie jak Aqua Lublin, także jak Łabędzia, to są obiekty z olbrzymią ilością systemów i nowoczesnych technologii. Powiem, że nie dysponujemy takimi fachowcami. To są już bardzo ścisłe specjalizacje w zakresie konkretnych rozwiązań systemów dotyczących uzdatniania wody, wentylacji, środowisk agresywnych, oświetlenia, tudzież innych elementów, w jakie budynki są wyposażone nowoczesne. I niekiedy nie jesteśmy w stanie zweryfikować prawidłowości. Polegamy tutaj na projektantach, którzy, no, mniemamy, że jak podejmują się prac projektowych,
to takie rozwiązania przyjmują, jakie być powinny. Także w toku procedur przetargowych dotyczących wyboru wykonawcy robót mamy nadzieję, że wykonawcy, którzy również realizują pewne zakresy przez swoich podwykonawców, często jest tak, że weryfikują w formie pytań i odpowiedzi. My wchodzimy w temat, dopytujemy projektantów i wykonawcy nas weryfikują, no a później przychodzi realizacja. Naprawdę trzeba być, zresztą to widać po wykonawcach, jak wąska jest specjalizacja w poszczególnych branżach, systemach konkretnych. Nie ma chyba takiego fachowca, który by się znał na wszystkim. Nie jesteśmy w stanie dysponować takim inspektorem, bo nie ma takich ludzi. Jeżeli już, to trzeba by było wynajmować specjalistyczne firmy menedżerskie i płacić im olbrzymie pieniądze. Proszę mi wierzyć, że w Wydziale Inwestycji i Remontów są ludzie, którzy pracują za urzędniczą pensję, a spotykamy się na budowach z majstrami, którzy zarabiają 2-3 razy więcej. W tej chwili mamy braki kadrowe, odchodzą ludzie na emeryturę albo w ogóle odchodzą od nas z wydziału i my mamy problem z naborem, bo nikt nie chce przyjść. Za takie pieniądze, jakie dostaje urzędnik 3600 brutto, inżynier, od którego się wymaga, aby znał się na wszystkich elementach, na wszystkich systemach, podpisywał dokumenty na milionowe kwoty i brał za to odpowiedzialność. Nikt tego nie chce robić. Ja jestem szczęśliwa, że jeszcze mamy taki skład, jaki mamy i robimy, co możemy, żeby to, co jest przed nami, zadania, które są stawiane, żeby wykonać jak najlepiej. Czasem to zależy, może nie czasem, w większości zależy to od wykonawców, którzy się trafią. Wystarczy spojrzeć na takie obiekty jak Arena Lublin. Ona jest porównywalna kubaturą i wartością, mniej więcej wartością, może mniej, ale kubaturą na pewno, do Aqua Lublin. Ale ilość systemów na Aqua Lublin jest znacznie większa. Tutaj są problemy, ale nie są to tego typu problemy, prawda, panie prezesie, jakie są na basenie olimpijskim. Mnie przeraża to, co się tam dzieje, a zwłaszcza przeraża mnie ten okres, który nastąpi we wrześniu 2020 roku, kiedy skończy nam się gwarancja. I szczerze współczuję użytkownikowi, bo się zderzy z ogromnym ciężarem spraw technicznych. I już gdzie możemy, to oczywiście z uwagi na wady zgłaszane i usuwane usterki, czas, jakie są one usuwane, przedłużamy okres gwarancji z wykonawcą. Mamy wszędzie 60 miesięcy. Na Arenę Lublin kończy nam się 10 września tego roku, na Aqua Lublin kończy nam się chyba też 10 września przyszłego roku i będzie problem. Dziękuję pani dyrektor. Za chwilę oddam głos panu radnemu Ławniczakowi, ale chciałem, zgłaszał się kolega radny wcześniej, chciałem kończąc ten wątek zapytać o istotną rzecz, bo przecież jeżeli chodzi o gwarancje czy klauzule odszkodowawcze, to nie tylko wykonawca, jak rozumiem w umowach, ma zawarte, ale również projektant. Firmy projektowe mają polisy w odpowiedzialności cywilnej wykupione. I z tego, co rozumiem, no, wykonawca odmawia usuwania niektórych usterek, stwierdzając, że on wykonał budowę zgodnie z projektem, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za wady konstrukcyjne czy projektowe. Stąd moje pytanie, no bo to również jest roszczenie inwestora w stosunku do projektanta. Czy zostały podjęte w stosunku do firmy projektowej? No bo skoro się podejmuje, gwarantuje w umowie, że jest profesjonalnie przygotowana i wiadomo było, że projektuje basen, a nie ulicę czy most. Czy została wentylacja, jak było przeprojektowanie, no to firma projekta powinna przewidzieć zmianę cyrkulacji powietrza wynikające ze zmian konstrukcyjnych tego basenu, to po pierwsze. Po drugie, no, nie jestem projektantem, ale wydaje mi się, że projektując basen, pierwszą rzeczą, którą bym sprawdził, to jest jakość wody i konieczność ewentualnej właśnie zaprojektowania stacji uzdatniania, tak? No bo to ma wpływ na jakby całą infrastrukturę tego obiektu.
to jest, wydaje się, rzecz oczywista nawet dla laika. Stąd pytanie, czy takie w stosunku do firmy projektującej ten obiekt i inne obiekty, być może i na Łabędzie, jeżeli tam są wady konstrukcyjne, to takie roszczenie miasto, miasto jest dopuszczalne, czy zostały takie roszczenia wysunięte? Jeżeli chodzi o Łabędzie, tak jak powiedziałam, temat nie jest znany. Ja nie wiem, co to jest za temat, jakaś kwota nieduża. Nie słyszałam, być może... Skoncentrujmy się na... Natomiast jeżeli chodzi o Aqua Lublin, projektanci oczywiście w ramach usuwania wad, które zgłosiliśmy do nich w zakresie gwarancji, musieli wykonać dokumentację w branży sanitarnej, czyli od nowa wykonać, nie musieliśmy jej zlecać. Natomiast jeżeli chodzi o dochodzenie roszczeń wynikających z tytułu ewentualnych szkód, które powstają, to trzeba by było eksperta i do sądu podać ich o to, żeby dochodzić odszkodowania z tego tytułu. Na dzień dzisiejszy temat jest niezakończony. Nie wiem, czy będziemy podejmowali takie kroki na dzień dzisiejszy. Nie ma jeszcze w tym zakresie rozmów. Natomiast trudno mówić o obciążaniu projektantów, i to już żeśmy dyskutowali, kosztami dodatkowych wentylacji, bo gdyby projekt był zrobiony prawidłowo, to te koszty i tak byśmy ponieśli. W związku z tym to nie są koszty, których można dochodzić. Jedyne koszty, których można dochodzić, to są straty, jakie powstały po naszej stronie w wyniku wad w tejże dokumentacji, w tych rozwiązaniach. I to jest temat przyszłości. I jeżeli chodzi o stację uzdatniania wody, nie ma takich przepisów, które by nakładały obowiązkowo zastosowanie. To jest decyzja inwestora. W szpitalach jest taki obowiązek. Jeśli jest w szpitalach, w zakresie innych obiektów nie ma takiego obowiązku i trudno poczytać to za błąd. Rodzi to oczywiście przy naszej wodzie, twardej wodzie, problemy takie jak, no jak powstają, wszyscy je znamy, z domu kamień jest, niszczy nam urządzenia. Nie było takich decyzji, dlaczego, nie wiem, nie umiem się powiedzieć, bo to są jakieś wcześniejsze lata, ja nie sięgam pamięcią. Być może, że to wzgląd kosztu, trudno mi powiedzieć. No tak, tylko że już kończę naprawdę, ale obiekt był współfinansowany, więc to roszczenie, a teraz będziemy musieli koszty ewentualnych inwestycji i remontów ponieść prawdopodobnie w 100% z budżetu, więc jakby strata po stronie miasta jest olbrzymia. Więc zakładałem, że ta stacja uzdatniania wody, wentylacja by była zrobiona w procesie inwestycyjnym podstawowym, gdzie było współfinansowanie obiektu ze środków zewnętrznych, to wiadomo, że te nakłady inwestycyjne bezpośrednio z miasta by były niższe. Dzisiaj stoimy przed koniecznością wyłożenia kilku milionów złotych na obiekt, który ma 3-4 lata. No to dziwna sytuacja co najmniej. Gdyby te koszty były uwzględnione w inwestycji, to one by podrożyły tą inwestycję. Finansowanie było z Ministerstwa Sportu, było w stałej kwocie i nie było to uzależnione od procentu, nie było procentu w stosunku do wartości kontraktu. Była to stała kwota. Więc to jest kwestia, że gdybyśmy wtedy je ponieśli, to teraz byśmy nie ponieśli, ale i tak byśmy je ponieśli. Dziękuję bardzo. Pan radny Nowiczek, bardzo proszę. Przepraszam, tylko mogłem się na coś odnieść. Ja myślę, że pani dyrektor powiedziała tu bardzo, bardzo ważne i bardzo mądre zdanie. Dotacja na Aqua była dotacją z Ministerstwa Sportu i Turystyki. To nie były fundusze unijne i to była kwota stała. Natomiast proszę państwa, pani dyrektor, no bardzo to obrazowo moim zdaniem przekonała. My to musimy zrobić. I teraz kwestia jest tego typu. Gdyby to było na etapie 3 lata temu, to miasto by musiało na to wydać pieniądze. W tej chwili jest sytuacja taka, że my administrujemy tym obiektem, obiekt jest nadal miejski i my to musimy zrobić. I teraz naszą między innymi tutaj rolą jako zarządu na tym spotkaniu jest pokazanie państwu właśnie tego, że my nie chcemy pieniędzy na coś zupełnie wymyślonego sobie przez zarząd Mosiru, tylko na coś, co trzeba zrobić. I spotkaliśmy się tutaj po to, żeby nie sądzić, dlaczego tak się stało, kto jest winny, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli mamy jakąś chorobę, to wyleczmy ją. I państwa, do nas państwa, przepraszam, nasza prośba do państwa jest taka, żebyście nas państwo wsparli w tym działaniu, bo to jest nasz obiekt reprezentacyjny. My nie wymyślamy Bóg wie czego, pokazujemy państwu, co chcemy zrobić.
No i chcielibyśmy po prostu poprosić o wsparcie w uzyskaniu tych pieniędzy, bo robimy to wszyscy wspólnie dla miasta. My tutaj współpracujemy dość dobrze, jeśli chodzi o Wydział Inwestycji i Remontów. My zgłaszamy wszystkie nasze, tak jak wcześniej powiedziałem, uwagi dotyczące obiektów. Wydział Inwestycji i Remontów jako miasto rozmawia z UNIPEP-em. Tutaj nawet nie wiedziałem, że ten podwykonawca padł. To rzeczywiście jeszcze bardziej utrudnia temat. Więc ta współpraca wygląda tak, jak wygląda, proszę Państwa, wygląda przyzwoicie. Tylko nasza prośba jest o to, żebyśmy dostali pieniądze na coś, co jest niezbędne, a nie dywagowali na to, bo wydaje mi się, panie że jest... Panie prezesie, to już pan za daleko idzie, bo komisja nie tylko rozpatruje, komu co dać, ale jakie są przyczyny. Ja rozumiem, panie przewodniczący, ja to rozumiem, jak najbardziej. Natomiast chodzi mi o to, że widać, i to chyba państwo się zgodzicie, że jest potrzeba zrobienia tego. I chcieliśmy prosić o wsparcie w tym, żebyśmy to zrobili, a później wyleczmy to, co jest, a później będziemy zastanawiać, co dalej i dlaczego tak się stało. Dziękuję bardzo. Ważne są również przyczyny. Bardzo proszę, pan radny Łowniczek. Pozwólcie państwo, że na siedząco... To znaczy, ja trochę się spóźniłem, więc może będę powtarzał niektóre pytania, ale przysłuchiwałem się uważnie państwa dyskusji. Więc może zacznę taką dygresją, że wiem, dlaczego Matarolin przegrywa, bo ma za mało granulatów w tym. No ale tam w Sandomierzu granulatów w ogóle nie ma, jakoś tam sobie radzą. Ale to tak już pomijając sprawę motoru, to jest już odrębny temat, nie na dzisiaj. Powiem tak, nie dziwię się, że sala startu Lublin przy Piłsudskiego 22 i tam dach, o tym z dachu spada zawodnikom, bo to już jest sala historyczna. Nie dziwię się, że sala Zdzisława Niedzieli też wymaga remontu. Nie dziwię się też, że to, co pani dyrektor powiedziała, trzeba zrobić wentylację na sali Globus, bo przy meczach takich jak piłkarek ręcznych czy innych drużyn, to tego się nie odczuwa. Jak państwo byliście na KSW ostatnim, to była taka parówka, że nie dało się tam wysiedzieć. Faktycznie ta klimatyzacja jest bezwzględnie potrzebna. Natomiast mam kilka pytań przede wszystkim do toru rowerowego, toru bike parku na Janowskiej, bo owszem, będziemy mieli teraz zawody tak zwane jednorazowe czy dwurazowe. Natomiast chciałbym docelowo wiedzieć, czy tam faktycznie powstanie motocross. Dlatego, że już takie próby kiedyś były. Mamy potężne osiedle naukowskich, mamy strefę chronioną Starego Gaju, też strefę ekologiczną i nie wyobrażam sobie, żeby jeszcze przy okazji słonecznych wrotków, żeby akurat ta strefa ciszy była, nie mam nic absolutnie do motocrossu, nie mam nic do sportu żużlowego, ale uważam, że to miejsce jest chybione. Naprawdę mamy wiele możliwości, nawet kawałek za Lublinem, są duże obszary, że można to ulokować. To jest jedno pytanie. Drugie pytanie, chciałbym, już ponawiam to kolejny raz, aby spotkać się z Wodami Polskimi, żeby to były rozmowy na poziomie właśnie radnych miejskich i żeby w końcu raz przeciąć tą jakby taką dyskusję, kto jest odpowiedzialny za czystość zalewu. Bo zrzuca się to teraz na Wody Polskie. Wody Polskie przecież mają to od kilku miesięcy. Zalew mamy już od 30 kilku lat. Poziom wody się obniżył. Żeśmy ostatnio dyskutowali na Komisji Sportu odnośnie czystości zalewu i tam są w tej chwili regulowane stany prawne, stany gruntów, stany nieruchomości i chciałbym, żeby to w końcu było jasno powiedziane, bo w takich półtekstach przerzuca się pewną odpowiedzialność. Ja tu nie bronię Wód Polskich, ale trzeba te sprawy, no za to się już w tej chwili wziąć, bo to jest najwyższy czas. I trzecie moje pytanie, Globus. Globus, ta górka na Globusie. No wiadomo, że nie ma zimy są na plusie. I panie prezesie, może trzeba faktycznie to albo dla rowerzystów to zagospodarować już na stałe, bo nie liczmy na to, że następna zima będzie mroźna i w ciągu tam miesiąca czy półtorej to nam skompensuje, że tak powiem, wydane środki na to przygotowanie tego mini obiektu, że tak powiem. Co do innych chyba spraw Mosiru, to już tutaj wiele państwo powiedzieli, więc nie chciałbym przedłużać tej dyskusji, bo chciałbym też, żeby inni radni zabili głos. Bo w sumie mi chodzi głównie tak zalew, historia, co dalej z torem rowerowym, bo już nie będę analizował tego, dlaczego ten tor powstał i dlaczego się nastąpiła tam ta katastrofa budowlana, bo ten tor w ogóle nie powinien tam powstać.
ale to już jest historia i teraz trzeba patrzeć w przyszłość. Natomiast chciałbym jeszcze wiedzieć odnośnie właśnie tej górki na Globusie, jak to Państwo widzicie w najbliższej przyszłości. Dziękuję bardzo. Panie Prezesie, prosimy o swoim zakresie. Oczywiście, króciutko, nie wiem, Krzysiek, słyszałeś coś? Ja nie, Mirek, absolutnie... Słyszeliśmy, żeby był plan budowania do krosu na terenie Park. Absolutnie. W ogóle nie było... Nie było takiego tematu, nie słyszeliśmy w Mosirze nawet takiej propozycji, żeby powstał tam tor motocrossowy, także temat jest... Jedyna tego typu inicjatywa, czy inwestycja, która ma być realizowana, czy może bardziej mini inwestycja, to jest sprawa toru do mini żużla, która jest wymogiem Ekstraligi Żużlowej i w którym to temacie doszliśmy chyba nawet do porozumienia z żużlowcami i oni na Kresowej powyżej boiska, na tym żużlowym boisku układają sobie krawężniki i oni tam ten tor do mini żużla mają zrealizować, ale nic więcej o to, że do krosa w ogóle nie było mowy. Nie ma w ogóle takiego tematu, w słyszeliśmy, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli chodzi o Stok Globus, definitywnie rachunek ekonomiczny jasno pokazuje przez kilka lat, że w tych warunkach, które są w Lublinie. Po pierwsze, my tam mamy studnie na zupełnie innej wysokości, głębokości niż mają stoki narciarskie, więc ta woda jest dużo cieplejsza. Po drugie, w centrum miasta, to fachowcy z uniwersytetu stwierdzili, jest u nas 3-4 stopni cieplej, stok jest południowy. Tam w ogóle było bez sensu robić ten stok, ale powstał. Natomiast decyzja ekonomiczna była jedna, żeby go zamknąć, natomiast tor rowerowy już tam powstał. Tam lada moment, Mirek, pamiętasz, kiedy ma być ta pierwsza impreza? Już była pierwsza impreza. Już duatlon był na tym torze. Tam mają być 3 ścieżki zrobione dla rowerzystów, 2 już są, będzie jeszcze trzecia, bardziej ekstremalna i to jest zagospodarowane. I trzecie pytanie dotyczyło zalewu. Proszę Państwa, dobra wiadomość, ma być spotkanie w najbliższym czasie, chyba nawet w tym tygodniu, Mosiru z panem dyrektorem z Zarządu Regionalnego Gospodarki Wodnej w sprawie czyszczenia zalewu. Jest deklaracja ze strony Wód Polskich, że pomoże Mosirowi w oczyszczeniu tego, będzie utylizacja kół, które są w zalewie i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że zrobimy duży krok naprzód, jeśli chodzi o czyszczenie tego zalewu. Bardzo dziękuję za to. Dziękujemy. W kolejności pani przewodnicząca Rada. Proszę Państwa, dla radnych, którzy nie są członkami Komisji Sportu, to spotkanie dzisiejsze to jest szok, przynajmniej dla mnie. Ze sprawozdania Pana Prezesa i z tego, co nam tutaj przedstawił, wynika, że stan obiektów sportowych na terenie Lublina jest wręcz katastrofalny. Czytałam cały czas remont, likwidacja, poprawianie. Patrzyłam na sumy, które są ogromne i wydaje mi się, że celem tego spotkania naszego, tych dwóch komisji, było to, żeby Komisja Budżetowa zapoznała się z żądaniami, z potrzebami, może tak, naszego lubelskiego sportu, naszych obiektów sportowych i powiem szczerze, że to są ogromne kwoty. To są ogromne sumy i proszę Państwa, przydałoby się zorganizowanie takiego spotkania nie Komisji Sportu i Komisji Budżetowej, ale w ogóle ogólna dyskusja radnych, bo to wszyscy radni decydują, czy dać Państwu pieniądze na dany remont, czy nie. Ale proszę Państwa, remont goni remont. Jeden remont się kończy i za chwilę jest podobny remont. Ja zwróciłam uwagę tutaj na to, co pani dyrektor powiedziała, że pracownicy nie są specjalistami wszechwiedzącymi, zarabiają mało, 600 i nie mogą ponosić odpowiedzialności za wszystko. Zgadza się, ale zatrudnijmy takich ludzi, którzy będą mieli lepsze wynagrodzenia i
dokładnie się przyjrzą, przeczytają, zapoznają. No nie wiem, żeby nie było, cały czas wychodzą błędy konstrukcyjne. Ja jestem laikiem, szczerze się przyznam, zresztą widać, że nie uprawiam sportu, ale jestem zszokowana tym, że najnowszy obiekt, Aqua Lublin, potrzebuje tylu remontów i tylu pieniędzy. Poza tym alejki nad Zalewem Zębożyckim 2 miliony, a może by tak motyki, grabki wziąć i te alejki zostawić naturalne i zagrabić to, nie wiem, posiać trawkę, no nie za 2 miliony, no proszę Państwa, to są ogromne sumy, no zsumujmy te wszystkie Państwa potrzeby i jakby w cudzysłowie żądania, to jest jakaś ogromna kwota, a są naprawdę sprawy poza sportem i obiektami sportowymi także ważne w Lublinie, na które trzeba pieniędzy i może ważniejsze. Ja proponuję, panie przewodniczący, żeby taką debatę zrobić, może po wakacjach i wtedy zastanowić się, na co tak naprawdę dać te pieniądze. Dać je, ale niech ten remont będzie taki, żeby za 2 miesiące pan prezes nie powiedział, że potrzebny następny tego samego obiektu. Ja dziękuję za to spotkanie, bo jakby otworzyły mi się oczy na to, że te nasze obiekty są, że tak powiem, w nie najlepszym stanie. Przejeżdżam koło Aqua Lublin i cieszy mnie to, bo między innymi także głosowałam za tym, żeby powstał ten Aqua Lublin, ten park wodny, ale z tego co słyszę, to tam są same tylko błędy. Ponadto jeszcze chciałam powiedzieć 2 słowa na temat toru rowerowego przy Janowskiej. Cała batalia była toczona, bo w pierwotnym założeniu miał to być tor motocrossowy i to była cała batalia. Kiedy pan radny Ławniczak jeszcze nie był w naszej radzie, myśmy toczyli wojnę o to, żeby nie był to tor motocrossowy, tylko tor rowerowy. I z tego, co tutaj usłyszałam, on takim torem pozostanie, więc nie zostanie zakłócona cisza Zalewu Zębożyckiego. Dziękuję. Dziękujemy pani radnej. Pan radny teraz bo jeszcze wcześniej... Nie, pan radny Pitucha się... Ja rozumiem, że pani przewodnicząca, to bardziej był taki apel, tak? Pytanie, dziękuję. Ja się zgodzę co do potrzeby takiej debaty z moją przedmówczynią, pogłębionej, takiej poszerzonej debaty na temat, załóżmy, inwestycji w sport, bo w przeciwieństwie tutaj uważam, że to są potrzebne inwestycje, ale jakby muszą być racjonalne i w tym zakresie, panie prezesie, no, oczekuje pan od nas czegoś, czego my nie powinniśmy nawet zrobić, to znaczy jakby skupić się tylko na tym, że są te pieniądze potrzebne, bo my musimy dbać też o racjonalność ich wydawania i w tym sensie inwestycje są potrzebne, ale jakby zaspokajanie tych inwestycji naprawczych też jest ważne. My musimy wiedzieć, że tam, gdzie można, to te pieniądze odzyskujemy od projektanta czy od wykonawcy. I teraz jest jeszcze na to czas, jak chodzi o czas gwarancji. Natomiast zgadzam się z tym, że jakby potrzeba jest ratowania tego, żeby to nie powodowało większych szkód niż ten, ale musimy patrzeć na to i tak, to nie znaczy, że odcinamy się od potrzeby sfinansowania, tylko musimy też obronić przed naszymi wyborcami, przed mieszkańcami generalnie, tak? No, argumentację taką, że duże nakłady ponosimy na nowe obiekty, dlatego ta dyskusja jest jak najbardziej potrzebna. Co do Zalewu, bo tutaj też zostało to poruszone, ja uważam, że nie chodzi tutaj o jakieś rozwinięcia czy konotacje polityczne, ale zmieniła się sytuacja Zalewu. Jest nowy operator Wody Polskie i ma plan oczyszczenia Zalewu i powinniśmy na pewno bardzo intensywnie współpracować, bo przez ich 10 lat się tego nie udało uczynić, a teraz jest taka szansa. Stan alejek jest tam po prostu dramatyczny i w ogóle nie sprzyja temu, żeby w ogóle wykorzystywać potencjał
w ogóle terenowy, już nie mówiąc o potencjale tego zbiornika, więc tutaj się też zgadzam, że to trzeba robić. Natomiast no nie sformułuję tutaj żadnego pytania, ale wydaje mi się, że tak długofalowo należałoby skonstruować czy zobrazować jeszcze rzeczywiście całej Radzie plan potrzeb inwestycyjnych w szerszym wymiarze i go może jakoś nawet przyjąć jako taki plan czy program, ale najszybsze potrzeby oczywiście szybko. Dobrze, dziękujemy za te uwagi. Pan Radny Papier się jeszcze zgłosił, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Ja poproszę o uruchomienie rzutnika, tylko jeśli mogę, tak w międzyczasie. Telewizor podpięty, jeśli mogę. Pan Radny nie wypaczył prezentacji. To tylko jedno zdjęcie, panie prezesie. Ja bym chciał już dopytać, bo to tak trochę, przepraszam, ale przypominam przesłuchanie pana prezesa, co mnie osobiście krępuje. Inny wydźwięk jest tak naprawdę, ja odbieram niż sens tego spotkania. To jest taka moja prywatna opinia, bo proszę państwa, nie padła ani razu. Dziękuję bardzo, dziękuję. Proszę państwa, nie padła ani razu żadna kwota, jakiej MOSiR oczekuje. Żadna. My pokazaliśmy, co powinniśmy zrobić. Ja się absolutnie z panią radną, jeżeli pani pozwoli, nie zgodzę. Bo chociażby tutaj radny Pituchał o tym mówił, zrobienie alejek na Marinie, nie dość, że część z państwa radnych wnioskuje o to co roku, żeby to się znalazło w planie inwestycyjnym MOSiR-u i co roku znajduje się to, ale żeby aktywizować ten obszar, to absolutnie trzeba ten temat zagospodarować. Ale myśmy nie powiedzieli, że my już chcemy 2 miliony na alejki. My pokazaliśmy państwu, co powinniśmy zrobić jako MOSiR i ani razu nie powiedzieliśmy, już chcemy 5 milionów, już chcemy 10. My pokazujemy, co musimy zrobić. Natomiast to spotkanie miało na celu to, żeby państwu pokazać, jakie są potrzeby inwestycyjne i co trzeba zrobić, a w jakiej kolejności, w jakich etapach, to już państwo zdecydujecie. My mówimy, co jest priorytetem. Priorytetem jest wentylacja, priorytetem jest tor żużlowy, priorytetem jest murawa. I proste sumowanie matematyczne. 1 100 000 plus 700 to jest 1 800 000 plus 400 na pozostałe rzeczy na arenie to jest 2 200 000 plus 2 100 000 wentylacja to jest, proszę państwa, 4 200 000 netto, a my otrzymaliśmy 3 brutto i tylko taki chcemy, żeby był przekaz, że to są zadania priorytetowe, a wszystkie pozostałe są in plus, które trzeba zrobić, ale nie powiedzieliśmy w którym momencie i tak nas należy zrozumieć i taki był cel tego spotkania. Natomiast nie rolą MOSiR-u jest jakiekolwiek osądzanie, czy ktoś zrobił coś dobrze, czy źle. Rolą MOSiR-u i zarządu MOSiR-u jest dbanie o infrastrukturę. Proszę państwa, czasami to są poza AKU, areną, stadionem lekkoatletycznym, obiekty nie nowe. Jeśli macie państwo samochód, który ma więcej niż 8-10 lat, remontujecie go częściej. Ale zdarza się i tak, że i Mercedes roczny się popsuje. I tak jest na AKLE. To jest naturalne użytkowanie, proszę państwa. I chodzi teraz o to, żeby nie sądzić, tylko żebyście państwo popatrzyli na to, my jesteśmy gotowi na odpowiedzi na wszystkie pytania, ale żebyście państwo z matematycznego punktu widzenia popatrzyli, że my prosimy o to, żebyśmy wspólnie zadbali o tę infrastrukturę. I to jest tylko nasza taka prośba. Natomiast ja uważam, że w budżecie miasta, który ma 1 100 000 000 przychodów, kwota 1 albo 2 000 to jest promil. I nie uważam, że to jest tak wielka kwota, pani radna, o którą my prosimy, że ona rozwali budżet Lublina. Natomiast może spowodować, że dany obiekt po prostu ma zupełnie inną formę. Ja myślę, że po takim echo, które poszło po KSW, jeżeli bylibyśmy w stanie tutaj zrobić tą wentylację, to myślę, że moglibyśmy naprawdę gościć fajne imprezy. Bo proszę państwa, przy tym ustawieniu na KSW było ponad 6 tysięcy ludzi. Od Warszawy w tej stronie Polski nie ma takich hal. To jest tylko taki jeden przykład. Monitoring na żużlu. Również, no nie musimy tego robić, ale mówimy o tym, że to jest pewnego rodzaju zagrożenie. Ten stadion ma kilkadziesiąt lat, ten monitoring ma kilkanaście lat. Jest budżet obywatelski, super, że z budżetu robimy inwestycje i to jest fantastyczna sprawa. Zwróćcie państwo uwagę, co mówi, państwo jesteście, tak jak tutaj pani radna słusznie założyła, wybierani przez wyborców. Ale zwróćcie państwo uwagę, kto wygrywa teraz budżety obywatelskie. Budżety obywatelskie wygrywa w większości sport.
wygrywa Sport, Lublinianka, wygrywa Żurzel, wygrywają inne. Czyli jest jednak to partie społeczeństwa, które chce, żeby inwestować w obiekty sportowe. I chce, żeby ten Lublin był wizytówką. Jesteśmy miastem sportu, kultury i nauki. I wydaje mi się... Przepraszam, że już troszeczkę... Panie prezesie, do konkluzji. Dobra, oddaję mikrofon. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, ja chciałem się tylko podzielić taką opinią, że ja zrozumiałem pana przekaz i muszę powiedzieć, że już rok temu, jak żeśmy rozmawiali, czy dwa lata temu, to chodziło o to, żeby pan prezes podzielił się z informacjami, co jest potrzebne, tak w szeroko rozumianym mieście, jakie są potrzeby Mosiru. Ja to w ten sposób przyjmuję. Dzisiaj zobaczyłem to w liczbach jasno pokazanych. Natomiast bardzo mnie martwi, szanowni państwo, i specjalnie tu przyjechałem, ja nie jestem członkiem komisji ani sportu, ani też budżetowo-ekonomicznej. Specjalnie przyjechałem tutaj, licząc na to, że zobaczę tutaj dzisiaj panią prezydent Beatę Stepaniuk-Kośmierzak i pana prezydenta Artura Szymczyka. Nie ma. Nie ma po raz kolejny. Państwo możecie mieć mi to za zło, że ja to wyciągam, ale taka jest prawda. To prezydenci podejmują, prezydent Krzysztof Żuk jeszcze na czele przecież podejmuje decyzję. Pan prezes mówi jasno, co jest potrzebne na terenach obiektów, którymi zarządzany jest MOSWiR. I te argumenty tutaj powinny być dyskutowane z prezydentami. Natomiast pozwoliłem sobie specjalnie pokazać, żeby ukryć zdjęcie pod spodem. I tu jeszcze pytanie, panie prezesie. Rok temu, ja pamiętam, w jaki sposób, bo bardzo byłem w to mocno zaangażowany, ja pamiętam, w jaki sposób rozwijała się sprawa związana z funkcjonowaniem toru rowerowego przy ulicy Janowskiej. I bardzo się cieszę, że pani radna Elżbieta Danos przypomina historię. I to dobrze, że pani przypomina. I powiem państwu, że zapadła decyzja, nie wiem, czy to była decyzja prezydencka, czy pana prezesa, tak, żeby ten obiekt w postaci umowy, nie znam tej umowy, tak, przekazać Fundacji Rozwoju Sportu. I teraz pytanie, czy państwo jako MOSIR macie nadzór nad tym obiektem, nad Fundacją Rozwoju Sportu, czy też nie? Każda umowa w jakimś zakresie przewiduje nadzór, ale jeżeli komuś wydzierżawiamy, to są warunki brzegowe, które powodują, że możemy tą umowę zerwać, tak? Więc jeżeli jest przekroczenie uprawnień, to możemy to zrobić, tak? Natomiast nie wiem, czy w tym momencie ja sygnału osobiście nie dostałem żadnego, żeby uprawnienia Fundacji Rozwoju Sportu zostały przekroczone. No to teraz pytanie. Szanowni państwo, na terenie toru rowerowego jest nawiezionych kilkaset ton, w tym momencie jest wciąż nawożonych, ziemi. Po co? Po to, panie prezesie, żeby odbyły się zawody motocrossowe. Jeśli ja, szanowni państwo, ja wiem, że pani nie wierzy, jeśli ja jako członek opozycji wiem o tym, to bardzo mnie dziwi, że wy jako koalicja tego nie wiecie. Proszę wybaczyć, zostawię to dla siebie. Te zawody miały się tam odbyć. Ja nie wiem, czy się odbędą, czy się nie odbędą, ale nawet jeśli pani w tym momencie zadaje to pytanie, to znaczy, że pani takiej świadomości nie miała. Rozumiem. Ale teraz popatrzcie państwo, tam jest nawożonych, już nawiezionych kilkaset ton ziemi. Ja teraz pytam, czy na ten obiekt jakiekolwiek pozwolenia zostały wydane, aby składować takie ilości ziemi? Jeśli już, to kiedy decyzja taka została wydana? I co z tej ziemi będzie robione? Bo teraz, jeśli pan prezes nawet nie wie, no to teraz przepraszam, to o co tu chodzi? Ale to była cała batalia, mieszkańcy się wypowiadali. Tak, znaczy, proszę państwa, ja mogę z pełną odpowiedzialnością w imieniu zarządu powiedzieć, że my jutro podejmiemy kroki w tym kierunku, żeby tą sprawę absolutnie wyjaśnić, dlatego że żadnej informacji nie mieliśmy na temat tego, że mają się odbyć jakieś zawody motocrossowe i możecie być państwo pewni, że Fundację Rozwoju Sportu już jutro przywołamy do porządku i wyjaśnienia, dlaczego taka sytuacja ma miejsce. Natomiast pan radny ma absolutną rację. Na składowanie ziemi trzeba mieć pozwolenie, natomiast nikt do nas nie wystąpił z jakąkolwiek informacją, że coś takiego będzie miało miejsce. Czyli mamy samowolę budowlaną. No tak. Możesz tak daleko nie iść, ale samowolę. No samowolę, tak, dobrze. Dobrze, dziękuję. No czy jakieś państwo jeszcze pytania macie? Dziękuję, jeśli ja mogę. Dobrze, pan z Fundacji Wolności podajesz. Tak, ja tylko się chciałem zapytać o jedną rzecz, bo tam w tych sprawozdaniach była jakaś informacja o kosztach utrzymania obiektów i znalazła się tam ścieżka rowerowa. Tak, bo ścieżka rowerowa koło zalewu jest w... Ale rozumiem, że jest amortyzacja, tak? Czy... Nie, no proszę pana, sprzątanie chociażby ścieżki rowerowej, tak? To jest koszt, no naprawdę dość duży. Państwu się wydaje, że
przyjdzie ktoś poza metę, to nie jest tak. To są odpowiednie maszyny, odpowiedni ludzie, odpowiedni sprzęt, który jest wymagany do tego, żeby dany obiekt doprowadzić do użyteczności. Ścieżka rowerowa, część ścieżki rowerowej koło zalewu jest nasza, znajduje się w naszym zarządzaniu i mówią po prostu sprzątamy, dbamy o to, ale dokonujemy remontów. To są te koszty, a nie ma przychodu na to. Dziękuję bardzo. Uwaga końcowa jeszcze tylko. Bardzo proszę, jeszcze pan radny. Jeszcze panie prezesie, taka jedna uwaga. Ja dostrzegam ilość tych pilnych nakładów, które muszą być w końcu przekazane do MOSIR-u, żeby te obiekty funkcjonowały, co przenosi dochody. Ale model, który w tym momencie MOSIR stosuje, państwo jako zarząd, przepraszam, mnie jako radnego, nie satysfakcjonowuje. A jaki model? A ten model, że dbacie o obiekty, które w naturalny sposób przynoszą dochody. Ja to rozumiem z jednej strony, tak? Ale z drugiej strony, teraz co ja mam jako radny powiedzieć mieszkańcom, którzy prosili mnie już od kilku lat o budowę wiaty dla morsów, jeśli prezydent zgodził się na wpisanie ich do budżetu, jeśli to zadanie było wpisane i w tamtym roku państwo mieliście to zrobić. Ja już wyraźnie powiedziałem na komisjach, nie będę składać ponownie tego wniosku, bo tak na dobrą sprawę on powinien być zrealizowany. Odpowiedź będzie jednoznaczna. Państwo otrzymaliście za mało środków. Ja to rozumiem. Tylko to prowadzi do patologii, szanowni państwo, bo nigdy tak na dobrą sprawę to zadanie nie będzie priorytetowe. Tak samo mówiąc o alejkach. Ja, pan radny Pitucha, wcześniej jeszcze w poprzednim, wnioskujemy przecież o remont alejek. Już nie jedną interpelację żeśmy w tej sprawie złożyli i nie ma, i nie zobaczymy tego. Tak chyba już powinienem do tego podchodzić. Dziękuję bardzo. Ostatnie zdanie tylko. Bardzo proszę. Ja myślę, że pan niezbyt rozbudowany. Pan radny, myślę, że bardzo słusznie temat podjął. Natomiast proszę państwa, zarząd MOSIR-u jest do dyspozycji. Pytanie krótkie. Jakie macie priorytety? To i to. To, co roku mówimy. Na to potrzebujemy, hipotetycznie mówię, 4 miliony. Państwo mówicie, zróbcie jeszcze to i to. My mówimy, jeszcze potrzebujemy milion i państwo nam dajecie 5. Wtedy jest zrobione to, co jest priorytetowe i to, co dla państwa jest priorytetowe. Natomiast naprawdę, proszę państwa, 3 miliony brutto, no to nie jest dużo. Uświadommy sobie, ten obiekt z drogami dojazdowymi prawie 200 milionów. Aqua 180 milionów, a my prosimy o 2 miliony złotych. Naprawdę to nie są duże pieniądze, a takie, które tą infrastrukturę będą rozwijały. Tak mi się wydaje. Proszę państwa, może powiem taką rzecz. Ja tutaj jestem od 2016 roku. W tym czasie udało się przeprowadzić kilka rzeczy w strefie komercyjnej, które pozwoliły dodatkowo do MOSIR-u wprowadzić kilkaset, jeśli nie więcej tysięcy złotych. Mówię tutaj o partnerach naszych handlowych, o partnerach technicznych, o tych, którzy kupili loże, które nie były kupione i o kilku innych rzeczach. Więc zarząd naprawdę w tej chwili, jeden z członków zarządu bardzo mocno pracuje nad tym, żeby arena miała sponsora tytularnego. Jesteśmy naprawdę bardzo blisko i mówimy o naprawdę bardzo fajnych pieniądzach. Więc naprawdę zarząd MOSIR-u robi wszystko, ale to nie jest tak, że my wrzucamy taryfę jak LP czy MPWiK i dostajemy pieniądze. Zwróćcie państwo uwagę, jak się dzieje w MPK? Przecież w MPK ceny biletów podnoszone są, prawda? Przepraszam, panie prezesie, jesteśmy po drugiej godzinie, także wielokrotnie rozbudowane zdanie będę teraz skracał. Przepraszam najmocniej, ale już mam sygnalizację, że część radnych chce opuszczać nasze spotkanie. Pozwolę sobie na kilka zdań pewnych konkluzji, a jeszcze będę miał pytania. Konkluzja pierwsza tutaj do pani radnej Dados, bo we wrześniu spotkanie trochę mija się z celem, więc tutaj z panem przewodniczącym Merkulem połączone te komisje sportu i właśnie budżetowa po to, żeby poznać potrzeby inwestycyjne MOSIR-u, bo projekt budżetu jest tworzony wcześniej. We wrześniu to już możemy pracować, czy od początku października, na gotowym projekcie, który państwo radni wiecie, że trudno potem zmienić, jeżeli priorytety budżetowe zostaną ustawione. Więc ta dyskusja daje nam tą ogólną wiedzę o potrzebach i niezbędnych inwestycjach, które pozwolą w przyszłości, jak w przypadku wentylacji, wydać mniej na remonty, bo ten remont jest niezbędny.
a za rok czy za dwa będzie dużo bardziej kosztowny niż w tej chwili, co pan prezes, o czym pan prezes już mówił. Więc my jako radni mamy możliwość dzisiaj, uzbrojeni w tą wiedzę, jakby myśleć o tym, jakie wnioski ewentualnie do budżetu, czy jakie rozważania budżetowe, inwestycyjne czynić. I na konkretnym przykładzie, drodzy Państwo, to zobrazuję. Otóż ostatni mecz żużlowy, gdzie mamy stadion, ostatni i ten pierwszy, gdzie mamy stadion w takiej kondycji, w jakiej mamy. Na pierwszym meczu nie działały toalety, tak, bo się, że tak powiem, zapchały. Na drugim meczu wysiadła faza, co spowodowało pytanie sędziego do drużyny gości, czy chcecie walkowe, tak? Gdyby nie wygrywali, a wygrywali, no to mogliby skorzystać z tej propozycji sędziego i no Lublin no by się troszkę ośmieszył, tak? Wysiadł krok na stadionie, przegraliśmy mecz, czy oddaliśmy walkowerem. Goście na całe szczęście nie skorzystali, wynikiem sportowym się zakończył ten mecz, no ale mogło dojść do sytuacji, w której zostałby ten mecz przerwany w jego trakcie, więc też prośba do zarządu Mosiru, no bo to są imprezy o znaczeniu kluczowym w tym momencie dla prestiżu miasta, no nie oszukujmy się, więc tutaj musi jednak wcześniej być sprawdzone, czy coś nie wysiądzie. Ja rozumiem, że to PGE, ale zapewnić, że PGE też musi wiedzieć, że jesteśmy jako miasto jego kluczowym klientem, tak? I w przypadku, kiedy takie inwestycje konieczne nie będą realizowane, możemy doprowadzić do takiej sytuacji i myślę dzisiaj pan prezes i państwo radni, podnosząc to w pytaniach, no daliśmy sobie ten obraz niezbędnych, koniecznych inwestycji na obiektach administrowanych, zarządzanych przez MOSiR i w dużej mierze też od nas zależy, czy w takiej dyskusji i we wnioskach to zawrzemy. Bez względu na to, kolego radny powie, czy ktoś w opozycji, czy w koalicji jest, chodzi przecież nam o to, żeby miasto się rozwijało i realizowało te cele dla mieszkańców, dla prestiżu. Ale teraz jeszcze jedno pytanie. Bo jak zrozumiałem, prośba po pierwsze, że jakby można przesłać tą prezentację, bo niektórzy radni chcieli, jeżeli pan prezes by był uprzejmy, żeby tutaj do naszych koleżanek z biura rady to przesłać. Kto z państwa radnych będzie chciał mieć szczegóły, to prześlemy tą prezentację, bo te szczegóły są zawarte w tabelach finansowych przede wszystkim i do tego mam pytanie. Bo jak rozumiem, MOSiR w tym pozytywnym słowa znaczeniu doszedł do ściany, jeżeli chodzi o możliwość realizacji przychodów z usług komercyjnych, tak? No bo już tutaj się z tych obiektów, z tej działalności niewiele da wycisnąć, mówiąc w cudzysłowie, przychodów więcej niż te 17 milionów, bo są ograniczenia związane z realizacją usług na rzecz miasta i z zajęciem obiektów sportowych na te cele. I jak rozumiem, koszty związane i z inwestycjami, i z działalnością bieżącą w postaci zwiększenia i kosztów usług własnych i wynagrodzeń i za chwilę, myślę, skokowo na przykład prądu, cen prądu, no będą powodowały, że strata spółki będzie, może skokowo urosnąć, tak? W przeciągu kilku miesięcy czy roku. I
Rozumiem, że Państwo jako zarząd spółki macie przygotowane jakieś plany awaryjne. Czy znaczy jakby jedynym pomysłem jest zwiększenie tych umów, które obecnie są z miastem zawarte? Dziękuję bardzo. Tak króciutko, żeby odpowiedzieć. Proszę Państwa, oczywiście, że jakiś wariant awaryjny jest, natomiast to nie jest tak, że jesteśmy przy ścianie z przychodami komercyjnymi, tylko wygenerowanie kolejnych jest już bardzo trudne, bo tak naprawdę zawsze się da coś zrobić więcej, ale tyle, ile naprawdę można, to jest robione. Natomiast uzmysłowmy sobie jedną rzecz. Na połowę naszych kosztów zarabiamy my sami. I z roku na rok zwiększamy te przychody komercyjne, a na drugą połowę naszych kosztów za kluby pokrywa miasto. I tutaj tego wzrostu w ogóle nie ma. W ogóle, jakiegoś nawet symbolicznego 1-2%. A jak pan słusznie powiedział, prąd, woda, ogrzewanie, to jest pieniądz, który cyrkuluje w mieście. My płacimy MPWiK-owi za wodę, LPC-owi za ciepło, tak? W związku z czym tak naprawdę pieniądz cyrkuluje w mieście, a my nie mamy w ogóle podniesionych tych naszych umów. W związku z czym na połowę kosztów pracujemy sami, a drugą połowę jesteśmy uzależnieni od miasta i oczekujemy tego, żeby jakieś indeksowania, to przecież w standardzie powinno być, że przyjmujemy 1, 2, 3% i co roku to jest, nikt się nad tym nie martwi i wtedy jest rola zarządu, tak zarządzaj, żeby się w tych 3% zmieścić. I wtedy można powiedzieć tak, jesteś zły zarządzie, bo nie potrafisz się zmieścić. Ale to, co my mamy do wykonania, jest naprawdę trudne, bo my na połowę zarabiamy sami i na tą połowę wzrostu kosztów utrzymujemy, na drugą połowę nie. Proszę Państwa, nam w jednym z lat, chyba wydaje się, przejścia na 16 na 17 rok, koszty wzrosły skokowo o 1 200 000 tylko i wyłącznie ze względu na ochronę i sprzątanie. Samo z siebie, kiedy się zmieniła płaca minimalna. I na pokrycie tego w połowie jakoś zarobiliśmy, a w połowie nie. I dlatego o to chodzi. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję Panie Prezesie. Ja mam taką propozycję, bardziej do niej pytanie, żeby przy tych inwestycjach, na przykład jak byliśmy ostatnio do spotkania, wówczas gdy stadion był przygotowywany do żużla i rozmawialiśmy o tym, że w przyszłości tam trzeba poszedł nowe przyłącze energetyczne i tak dalej, żeby to tak jednak starać się, ja rozumiem, że to pewnie jest trudne przy tych środkach finansowych, ale na przykład myśleć o, zapytałem się, dlaczego wobec tego nie jest oświetlenie LED-owe zainstalowane i dostałem informację, że te słupy nie wytrzymają, więc może by lepiej pomyśleć. I myślę, że to mogłoby też przekonać radnych, że inwestycja w słup jednorazowa większa mogłaby zwrócić się w przeciągu kilku lat. Ale to właśnie o to chodzi, żebyśmy takie inwestycje zrobili. A jeszcze przepraszam, jedną rzecz. No, ale nie wiadomo, gdzie ten stadion będzie nowy, więc po co... Dlaczego na pierwszym meczu żużlowym nie działały toalety? Proszę Państwa, dlatego, że kanalizacja miała kilkadziesiąt lat i się po prostu zapadła. Akurat przy pierwszym meczu poszło tak dużo kibiców w sektorze VIP do toalety, że duże były ruchy wody i po prostu się zapadła studzienka kanalizacyjna, która po prostu była stara. No taka jest prawda, proszę Państwa. I takie rzeczy, żebyśmy mogli na bieżąco działać, no to niezbędne są środki. Ja też może tutaj w pieśń przyszłości uderzę, ale na przykład można byłoby się nad instalacjami fotowoltaicznymi zastanowić przy nowych cenach prądu. Coś, co by się właśnie w przestrzeni lat zwracało i ograniczało te koszty. Ale tu prezes Mirek właśnie taką propozycję zgłosił. Jest w tych inwestycjach ograniczone, bo pieniędzy na to nie dajecie. Musimy mieć pieniądze. Prezydentem nie przygotowujecie budżetu, żeby można było to robić. Jeżeli Państwo przyjdą do nas z pewnym projektem, że tyle wydamy, a oszczędzimy na przestrzeni lat ileś milionów i co pozwoli nam na tych przestrzeni lat wydać na co innego jeszcze więcej niż zainwestujemy, to ja myślę, to w pewien sposób prawnie przygotowujemy. No to stacja co? Oczyszczania wody, tak? W przeciągu 3 lat zwróci. Nie stacja uzdatniania, recyrkulacji wody. To jest inwestycja, która nam się zwróci. A jak robimy uzdatnianie, to chcemy przy okazji to robić, bo to tak jakby w jednym ciągu technologicznym. No i oszczędność na remontach przyszłych. Dokładnie. Dobrze, proszę Państwa, spędziliśmy już 2 godziny i ja nie bardzo widzę, żeby kolejne pytania były. W związku z tym, że tak naprawdę te 2 punkty się przeplatały, to uznajemy chyba, że te 2 punkty się odbyły. Czy ktoś z Państwa jeszcze w sprawach wniesionych chce coś dodać? Nie widzę.
Także kolega zaczął, to ja pozwolę sobie zakończyć. Mogę jeszcze jedno słowo, bo nie powitaliśmy jako współprzewodniczący pana Marka Rembrycha, eksperta prezydenta miasta Lublin do spraw sportu, także nie powitaliśmy, ale panie Marku serdecznie życzę. Także dziękujemy wszystkim państwu za wizytę na komisji, gościom, dyrektorom, panom prezesom. No i wszystkim państwu radzę. Zamykam komisję budżetowo-ekonomiczną. Zamykam posiedzenie komisji sportu, turystyki i wypoczynku. Dziękuję za cierpliwość, dziękuję za przybycie.